się rozbieram. Posuniesz się? Jest to miejsce? Nie, nie wrzątek! Ale ja ła, kurwa, ła! Ała! Dobra. Siema! Witam serdecznie, cześć! Cześć, zostało mi podbite oko, nie wiem czy widzicie, nie będę mówił kto mi podbił oko, stary, nie będę tutaj oskarżał, zostało mi podbite oko, dzisiaj z rana człowieku wstaje, zostało mi podbite oko, no. Tak to niestety było, no bohaterka, no tak, no dobra, dobrze trafiłeś. Podbite oko plus zbijanie wagi, coś mi to mówi, nie. Dzień dobry pani, podobno jak się powie dzień dobry pani, to będzie o połowę tani. A o! Tak serio, to znam sposób na zrzucenie wagi w szybkim tempie, trzeba się odwodnić, czyli jedziemy woda, tak zrobimy, pozdro. Ale człowieku, ty myślisz, że woda odmawia, odwadnia doraźnie? W sensie po przyjęciu odpowiedniej ilości alkoholu od razu jesteś odwodniony? To tak nie działa, odwodniony jesteś stary na drugi dzień dopiero, no nie? Jak alkohol ci schodzi, bo nie będę rozgrywał bohatera, leciutko mnie z rana przeczyściło, że tak powiem. Ale stary plan jest ambitny, możemy jeszcze dołożyć jakiś zakład, że jeżeli mi się nie uda, to coś. W razie czego mam jeszcze tabletki jakieś z kofeiną, bo nie chcę... Otworzyłem sobie dzika, ale tylko po to, żeby po prostu pobudzić metabolizm, póki co kofeiny troszeczkę więcej przyjąć, żeby wiesz, żeby tam mocz zaczął pracować, wiesz co chodzi, żeby też kupa ewentualnie się zaczęła zbierać, no iść ku dołowi, że tak powiem, nie? Zombie to nie jest żaden sigma, człowieku. Zombie to jest Sigma, nawet... Stary, Sigma musi mieć tak. Sigma musi mieć zarysowane kości policzkowe. Musi mieć dobrą opinię wśród dziewcząt. Że wiesz, że nie ma właśnie, nie ma. Musi mieć perfekcyjny uśmiech. Musi umieć sobie radzić w życiu. Musi przyciągać wzrok każdego na ulicy i szacunek każdego na ulicy. Siema Franiu, pozdrów moją siostrę. No, o zombie taki nie jest. Dobra chłopaki, plan jest taki, zaraz robimy oficjalne ważenie. Nie wiem czy się uda. Generalnie czas mam do 0-0, bo tak jak widzieliście w obietnicach. Obietnice, czekaj, już ci ją znajduję. Ocenię, patrzcie. Jest schudnięcie do 85 kg do końca lutego i wyrzeźbiona sylwetka. Wyrzeźbioną sylwetkę już mam, więc jak zejdzie mi woda, to jeszcze bardziej. Tylko pytanie... Znaczy, to na pewno nie jest zdrowe, nie? Zaczynam mniej więcej, nie wydaje mi się, że 88 kg ważę i muszę 3 kg dzisiaj zrzucić w przeciągu 6 godzin. Nie wiem, czy to jest możliwe, tym bardziej, że w tym momencie piję napój. I pytanie teraz... Bo jakby był jakiś ewentualny taki dietetyk na czacie, bo generalnie ja zawsze jak przed walką zrzucałem, to ja robiłem to z tak zwanej hydrolizy wodnej, się nawadniasz i ostatniego dnia odstawiasz i samo schodzi. Samo ci schodzi podczas snu. No i pytanie, lodowata woda, właśnie nie lodowata woda. I do dyspozycji mam tak. Bieżnie, dużo ubrań, żeby bo było mi gorąco, czyli na przykład ubiorę się, nie wiem, cztery bluzy, dwa albo trzy dresy, i zacznę biegać na bieżni, zobaczymy jak mi to zacznie schodzić. Możemy to robić, bo generalnie nie opłaca się robić takiego maratonu, tylko bardziej interwały będę musiał robić. I druga rzecz do dyspozycji, w razie czego jakby się nie udało, wanna u Azdusa. Ale to już będzie, wiesz, w przypadku kryzysu. Mamy wannę do Azdusa. Zawał serca? Nie, no raczej zawału serca nie dostanę. Chyba, mam nadzieję. Jeszcze do dyspozycji ewentualnie mam... Czy jest szansa, żebyś szczeknął chociaż raz za 17 miesiąc? Pepoglad. Dzięki Big Fresh za 17 miesiąc? Nie, no ja nie szczekam na zawołanie. Chyba. Uf, nie, żartuję. Nie, jak mnie poprosisz, to ci szczeknę. Już jestem przyzwyczajony. Sauna, stary, właśnie ale stary, no co ja mam ci teraz iść do lasu po drewno i wybudować saunę? Jedyne sauny, które są dostępne, to musiałbym pójść na jakąś siłownię. Albo musiałbym pójść na basen, nie? Gdzie każdy chodzi z gołym fiutkiem. Nawet odkurza w tym momencie, tylko że on słabo, bardzo słabo ciągnie. Ale jest to do naprawienia. I jest, a mikro już. I biurko jest do odebrania. Dobra, mam. Dobra. Więc jak ktoś chce, to dołożę, jak jesteś pełnoletni, nawet ci dołożę te żubry, które mi widzowie wysłali wczoraj. Dobra, idę się wysikać, idziemy. Dobra, pa. Chłopacy, cztery ręczniki,
tyle będzie potrzebne miejsce, żebym się owinął w to. Cztery ręczniki i spodenki do śpania. W sensie do pływania. Ale one tak wyglądają, jakby były właśnie do tego pierwszy, do tej pierwszej czynności. Jestem taki głodny i taki pitny, człowieku. Wypiję dzisiaj tylko espresso i pół litra i 0,25 litra wina. Wezmę te. Coś potrzebuję jeszcze, czy nie, Krzysiek? To mam. Dobra, ręcznik, żeby się owinąć, to... I pytanie, czy mogę... A nie, Azus nie będzie miał soli, żadnej tych soli takich do wanny, żeby wody wyciągnęły. No nic. I tak o północy się okaże, że przytył 5 kilo? Dobra, zważę się teraz dla pewności. Zobaczymy, ile mamy, bo przed chwilą się wysikałem. Nic dzisiaj specjalnie nie jadłem oprócz tego rogala. Więc ten rogal był letki, dlatego nic nie chciałem jeść. Ale miał dużo soli. Nie, poczekaj, bo zapomniałem, czy plecak mam na sobie. Zjedz coś sobie. Sram, znaczy na pewno. Cześć, zrobię tak i dam wam tu. O kurwa. No dobra, ja spierdalam do Azdusa, bo mało czasu w takim razie jest. 88,5, mam dresy, no 0,4 mniej. Jezu, 20 kilo? Ej, ten zakład 1000 zł to był żart jak coś. Ej, przecież... Dobra, biorę wagę ze sobą tam, na miejsce. Dobra, potrzebuję tego. Potrzebuję... tego i potrzebuję kluczyków. Wszystko mam, żeby nic nie zapomnieć. Wanna je... musisz kilogram na godzinę robić. Kilogram na godzinę, dobra. To chyba się da radę chyba, nie? Azus ma wagę, ja wezmę swoją. Wolę swoją niż azusowską. Bo Azus jeszcze ją jakoś przekręci czy coś. Liczy się moja. Tak. Dzięki Welbius za suba. Siema. Dobra. To i to. Idziemy. Schodami idziesz, rozumiesz? Dobra, idę schodami, żeby od razu zrzucać już wodę. Tylko że wywali wam streama, więc pa, już wam mówię. I widzimy się, jak wyjadę z auta. Znaczy autem. Ale to będzie katorga dla organizmu, człowieku. Ja po ważeniu przed fejmem zemdlałem na korytarzu. Jadę schodami. Ale mam sucho w ogóle w mordzie. Ja się boję, że mi woda nie będzie. Nawet nie słyszycie mnie pewnie. Ale jak mnie słyszycie, to boję się, że mi woda nie będzie. Azus, masz kostki lodu, żebym mógł sobie jeść kostki lodu? W razie czego? Najwyżej, ej, Azus ma żabkę pod blokiem, to kupiłbym kostki lodu, żeby je jeść. Bo serio mam w tym momencie sucho w buzi, to przynajmniej bym sobie gryzł kostki lodu. Dobra, waga. Nic. Co znaki zapytania? No, je się kostki lodu, żeby... Halo? Ej, sorry Twitch administration for FM, it was FM. Co ona mówiła tam? Że w sensie, że banet jestem.
Sorry, chociaż Miss Rashi for this girl. Ja coś przepraszam za to, co ona mówiła. Ja się z tym nie zgadzam. Głupia, akurat głupia baba jakaś. Nie zgadzam się z tym, co ona mówiła. Nienawidzę takich ludzi. Jeszcze w radiu takie rzeczy mówią. A co ona mówiła? O zabójstwie? A no to, nie no, to jest fakt. Nie no, myślałem, że mówiła jakieś, wiesz, że jakaś baba się do radia dodzwoniła, czy coś. Dobra, nie wiem, czy będzie odpadało, czy nie. Jak będzie odpadało, no to trudno, będziemy naprawiać się później. Jadę, dobra? Będę jechał spokojnie i nie będę szarpał, żeby to się nic, żeby tu się nic nie odkryło. Zajebiście. Czekaj. CPW. Serio, PPW, ten PPW, bo dopiero dzisiaj mi wysłali na, po 20 dniach, jak nie więcej, wysłali mi dopiero dzisiaj trzymak, nie? I akurat, oh, fuck, no a... Ty, czy to jest taśma dwustronna, czy nie? Dobra, to jest chyba taśma dwustronna. Dobra, odkleję to i was na tym posadzę po prostu, bo to praktycznie w ogóle nie klei. Tylko, że ja nie mam paznokci. Nie mam zębów jak bóbr. Rzadko, bo rzadko. Działa. Dobra, cicho. Dobra, powinno być git teraz. Miejmy nadzieję. Nie mów, że mikrofon znowu nie działa, bo nie być, nie denerwuj mnie w taki sposób, proszę cię. Co ja ci zrobiłem? Działa mikrofon czy nie? Halo chłopaki, ja nie mam czasu, no! Powiedz, że działa, no! Czasem ciężko dźwignąć rzeczywistość, kiedy wszystko zamienia się w złoto. Ale nigdy, kurwa, żaden dzieciak nie ma złota. Napraw mikrofon. Bitch selling it, dipping away. Time keeps slipping away. Zipping the safe, flipping for pay. Tipping like I'm dripping in paint. Up front, four blunts like a leaf. I put the weed in. So while we get drunk, so while we smoke weed, we're just having fun. We don't care who sees. So while we go out, that's how it's supposed to be. Step right up, get my lighter so I can light up. That's how it should be done. Soon as you think and you're down, find how to turn things around. Now things are looking up. From the now I'm chilling, fresh out of class, feeling like I'm on my own and I could probably own the building. Got my own car, no job, no children. Had a stash project, me and Matt killed it. THC, MAC, DEV, HD3. Hi, it's me. This is us. We gon' fuss and we gon' fight and we gon' roll and live. So while we get drunk, so while we smoke weed, we're just having fun. We don't care who sees. So while we go out, that's how it's supposed to be. Living young and wild. Fine, I'll just start here, man. Dobra, mogę skipnąć już? Gościu pisze skip to gówno, nie no, mogę ci matę puścić, prohibicja, chcesz? Znowu są te meduzy? A meduza wydał nową nutę? What do you want to play? Meduza! I'll need to access your Spotify data to use the app. Is that okay? Yes. Now playing Medusa on Spotify. Sorry, ja muszę.
muszę już kończyć, lecę podpisać umowę. No co tam, halo? Dzwoni kurier z paką. Na stół wjeżdża kawior. Medi to nie anioł, bardziej faraon. Na noc, chcę tu zostać na noc. Czego mówię, szalo? Medi to nie anioł, bardziej faraon. Na sobie! Ej, czajcie, że ja nie sarkastycznie mówię, słucham meduzy? Fajnie, nie? A nowe nuty, to ja nie znam nowej nuty. Ja nie, on nie wyjął nowej nuty żadnej. Buja się! Ona dba o mnie jak pielęgniarki. Ty, co to jest? Oho! To jest chyba nowa meduza. Chodzę po mieście, w którym od dawna słuchany rap. Wiesz, taki klimat był tu z nami od najmłodszych lat. To dało nam charakter, każdy tu o swoich dba. Wokół ten zepsuty świat, każdy jakoś radę dał. Wyszedł na prostą, bo w ciężko pracy wierzył mocno. Treningi non-stop, by nikt nam nie powiedział won stop. To nie Toronto, bez wizy nie ma wjazdu, mordo. Bo sami swoi nie uważasz żadnym nowym ziomkom. A ty ciągle płacz, że nie masz czasu, nie masz sensu. Meduza Playboy Carti? To play. Medusa. Okay, here's Medusa on Spotify. Por favor, w sensie, I mean. O nie. Na raz, na trzy. Oho. Jest chyba nowe. Favor, jedna, ciało jak butelka, pli się dżor. Metka, ona zawinięta na mój dom. Medi to nie anioł, kropka ko. Zawijam twoją panią, por favor. Jedna, ciało jak butelka, pli się dżor. Metka, ona zawinięta na mój dom. Medi to nie anioł, kropka ko. Zabijam twoją panią, por favor. Ona nie lubi spać, siada na mnie tak jak Joker. Z torebki wypada, krążek, ale to nie hokej. U mnie impreza, schody do piekła. Znowu afera, Medi porozrabia teraz. Zbieram panty, jestem inkognito. Ale blaty z moją mama sitą. Zna mnie każdy, jakbym rozdał milion. Dziwko, por favor. Jedna, ciało jak butelka. I fajne! Ona zawinięta na mój dom. Medi to nie anioł, kropka ko. What do you want to play? Mister Polska, Benzyna. Here's Benzyna by Mister Polska on Spotify. Utopiła moje serce w benzynie i podpaliła je. Piję drinka przy ognisku, żeby zapomnieć o tobie. Dzwoni do mnie ziomal, że tu na mnie czeka tysiąc kobiet. Na nogach mam Ramony, Victoriki, Owens. Ja nikomu nie ufam, żabce kupuję kondomy. Poza kontrolą będę kałtu w mieście. Moje ziomale ostrzykali mnie wcześniej. Nadal PPP, papier ponad pussy. Ale jak wrócę znów, kapię się na tej sufitu. Utopiła moje serce w benzynie i podpaliła je. Utopiła moje serce w benzynie i podpaliła je. Utopiła moje serce w benzynie i podpaliła je. Utopiła moje serce w benzynie. Ona chce zrobić wielkie sim, zapomniał o ziomalach. Mam abnormalny riz, następna już wybrana. Jestem G.O.A.T. Przysięgam to na mamę. Wchodzę tu jak Haaland na tą pierwszą bazę. Najlepszy lek, aby zapomnieć, to jest iść na jakiś melanż. Dzwoni do mnie Ania, potem dzwoni do mnie Ela. W tych shotach nic nie widzę, oczy jak zepsuty ekran. Mówię na nią speed, bo ciągle na mnie szczeka. Za kontrolą będę
kilka autów w mieście, moje ziomale ostrzegali mnie wcześniej, nadal PPP, papier ponad pussy, ale jak wrócę znów, gapię się na te sufit. Utopiła moje serce w benzynie i podpaliła je. Utopiła moje serce w benzynie. Dobra, jestem. I podpaliła je. Mogę tu, mogę. Utopiła moje serce w benzynie i podpaliła je. Utopiła moje. Ej, parkomaty już nie działają, nie? I podpaliła je. Nie muszę kupować. Dobra, we're here. Dobra, idziemy. Kupować w lodzie żabkę, czy nie? Mogę odkleić sobie, bo to i tak ta taśma huka daje. Tak szczerze, przy rentierze. Znam się z nim, znam z tamtą. Oddaj, ale już wychodzę, sorry. Jakiś kamasio. Dobra. Chyba Sandstorm. Jak będzie mikro, to sorry, nie? O 20.30 Jasper Gąsienica event. Ej, ciekawe kiedy będzie nowa emotka taka przebojowa. Bo to stare chyba już, nie? W sensie stare, ale dopiero odkryte. Azus, chcesz coś z żabki? Czarny Guinness. Jest, jest. Niech has 111 to stare. Gdzie mam kluczyki? Here, here we go. Kurwa, jaki ja mam outfit dzisiaj, ty. Człowieku, skarpety na czwarty guzik zapięte. Dobra. Co kupić, Azdus? Kup dla kotka mokrą karmę. Mogę te... smaczki kupić dla tego. Smaczki dla kotka mogę kupić. Dla Lilith, tak? Smaczki dla Lilith mogę kupić. Nie ma przejścia dla pieszych w przeciągu 50 metrów, więc mogę kulturalnie, legalnie przejść, jak coś od razu mówię. Pozdro. Dobra. A będzie w ogóle w żabce takie? Ej, głodny jestem, człowieku. Brzucha nie mogę wciągać. Chodź, no tak. Dobry. Ty, chłopak, jest lód w ogóle w żabce? Woda dla Damiana? A Damian chce? Jest ten w żabce? O Jezu, jakby mu jebał takie chipsy. Jest lód w żabce, czy nie? Zawsze był, miałem wrażenie. Ty mięsny w żabce w ogóle. Przepraszam, lód? Takie opakowania lodu są? Tutaj mroźnie. Mroźnie, no. Po lewej? Po lewej, a widzę, dobra. Dobra, kubek mi wystarczy. Dobra, to będzie to. I co tam miałem wziąć? Jedzenie dla kota. A nie, czekaj, nie, to nie jest jedzenie dla kota, są jakieś paprykarze. Whiskas? Które chcesz? Chcę pani się pieprzyc. Przestań, bubuś, takie głupoty pisać. Ty, głośnika nie wziąłem, albo mi w samochodzie wypadł. Które chcesz? Dobra. Whiskas to najgorsze gówno, ale nie ma innego. Są jeszcze jakieś Felix? To wziąć Felixa? Dobra, wezmę tak. Wezmę to. Wezmę to. Wezmę... To jest suche, czy... To jest suche, nie? Wezmę to. Dobra, wezmę z każdego po jednym i tyle z mokrych. Nie wiem, nie znam się, co sobie wybierze po prostu. No to jest mokre.
9, 21 zł. Piwo dla Damiana? A jakie on piwo lubi, bo ja nie wiem. Weź mi coś wymień, znaczy powiedz. Jakie piwo Damian lubi? To mu czteropak wezmę jakiegoś. Nie, jakie piwo Damian lubi, serio? Tyskie, żubr, romper. Nie bierz alkoholu, no dobra. Czyli nie rozpijasz Damiana. Ale takie jedno nawet. No wiesz, na razu stopy zabronił, no nie? Wiesz, na jutro, bo piątek, to jutro to Azus mu kupił. Dziękuję bardzo, zapraszam do mnie. Będzie to i to wszystko. Aplikacja żabki? I nie, już bez, i karto będzie. Proszę bardzo. Dobra. Dzięki. Utopiła moje serce w benzynie i podpaliła je. Utopiła moje serce w benzynie i podpaliła je. Witaminę C, weź po co mi witamina C? Nie, ja się po prostu pakuję do wanny, do gorącej wody. Tylko pytanie, jak bardzo gorąca ona musi być. Znaczy ona musi być taka gorąca, ale też żeby się nie sparzył, nie? Ja pamiętam, jak wchodziłem, to ciężko było mi nawet wejść i bardzo siusiak boli, pamiętam. Bardzo się siusiak boli i będę potrzebował asekuracji, gdy będę wychodził, to na 100%, bo jak się wychodzi, to głowa w głowie się kręci, serio. Bardzo się kręci w głowie. I od razu muszę zostać owinięty, sam się owinę, żeby Azus mnie nie dotyka za bardzo i muszę... Dobra, ty tu mieszkasz, tak? Krzyżówki... Nie wiem, dobra. Które to było mieszkanie? Jasper Mruganie. Które to było mieszkanie? A, że podglądasz. Śmieszne, ej, śmieszne. 71. Dzwonek, się nauczyłem już. Idziemy. Wywali streamowi, spa. Zapomniałem. Jestem idiotą, jestem idiotą. Wiesz dlaczego? Zapomniałem plecaka jeszcze wziąć. Jakiego plecaka? No plecaka z rzeczami, będę musiał mokrym gach. Czekaj. A co ty tym, jak to w ogóle działa? Trzeba generalnie tak, plan jest taki, czekaj, działa już czy nie? Działa. O, cześć. No już działa. Już jest. Po co ci okulary tutaj i czepek, no jak ty na basen nie chodzisz? Nurkować będziesz. Aha. Dobra, generalnie tak, napełniam wannę do gorąca. Słuchaj, słuchasz? Nie? To posłuchaj prędzej, będziesz ważył 185 kg niż 85, więc co ty pierdolisz i tak ci się nie uda. Ciekawe, czy ty masz wagę podkręconą, dlatego tego chciałeś. Ej, właśnie, nie, a właśnie. Dawaj, stawaj na wadze, dawaj na moje. Pozdro chłopaki, esa, wszyscy Jasper Gasienica. Problem jest taki, że nie wziąłem człowieku jak debil, zapomniałem plecaka i wagi. Co? Co to za challenge? No bo mam obietnicę do... Ale jak to działa, jak chcesz wypocić? No, do wanny wejść? Nabrać gorąca, że i później organizm się samo chładza i się poci. Czaisz? A będziesz biegał przy tym? 87,8. O kurwa. A u siebie ile ważyłeś? Tyle samo, bo tyle samo, ale o kurwa, to jest 2,8 kilo. Poczekaj. Jak ja mam to zrobić? A nie masz jakiejś bluzy pożyczyć? Co masz coś pożyczyć? Bluzy jakieś pożyczyć? Co to jest? To jest ta meduska, na której nie mogłeś znaleźć. To jest meduza? No. Nie brzmi w ogóle jak meduza, nie? To jest naprawdę laser teraz. A to nie, to jest dudek teraz. Chyba, nie? No tak. Ej, wesele aż pisze. Na miejsce musi? A ty mi bluzy zapłacisz całą. To najlepszy mi tak, u mediów wypuszczę ostatnio. Nie jest człowiekiem ten, co się nie myli. Gdy wiatr wieje w oczy, ja dosypuję chili. O! Czy będziesz obijał ręcznikami? No, ale nie wziąłem ręczników. Musisz wrócić po to. Nie chodzi o hajs, zrozumienie.
jest głodna. Jasper PS4. Miałem ziomala i miałbym go dodzić. Czemu w człowieku kurestwo się rodzi? Nie mam czatu od tyłu, po prostu łatwiej mi tu banować bambików, nie? Chciałbym coś zmienić, tylko daj proszę szansę. Czas przelatuje, odwrócona klęcyna. Co to za gówno? Życzę ci szczęścia, bracisku, weź i wygra. Pamiętaj słowa matki, to dla twojego dobra. Bądź dobrym człowiekiem, życie po czasie odda. Sam jest stracony. Ej, fajne to, nie? Zajebiste to jest. Ja, ty, ile starczy nam sił, dalej dar w niebogłosy, bo mam dla kogo żyć. Ile razy upadniesz, stawaj i dalej idź. Dojebana, dojebana ten FPS. O, cicho, cicho. Chodzi o szczerość, nie chodzi o fanty. To dla tych ludzi, co są zawsze ze mną. Życie jest jedno, obyś miał w życiu lekko. Naważyłeś piwa, to proszę wypić wszystko. Iskra to początek, dalej jest ognisko. Upadniesz, wstawaj, chodź na zewnątrz deszcze. Wjeżdżamy na bit, a na ciele dreszcze. Mogą obrażać, strat się niech trolują. Diabeł jest straszny, tylko gdy go malują. Ktoś z góry czuwa nad dobrym człowiekiem. Musisz to mieć w sobie, nie kupisz tego w sklepie. Walka o lepsze jutro, twój czas jest właśnie teraz. Nie słuchaj pierdolenia, pamiętaj gdy wybierasz. Ręce w górę, to muzyczny napad. Brat bratu bratem, razem na podbój. Fajne. Kasper Skepa. Zajmij się z spoko. Aż się łezka wokół kręci. Dobra. Kurwa, tylko pytanie. Właśnie, jak droga ja pierdolę. No nie wiem, ja ci oddam za wodę, nie wiem ile kosztuje woda w ogóle. Ale ja tak potrzebuję do połowy wanny mniej więcej, nie? Jestem debilem, zapomniałem wziąć plecaka. Właśnie, czemu ty w ogóle tak daleko zaparkowałeś? No a da się bliżej? No po przedszkolu tak jak wczoraj. A zapomniałem o przedszkolu. Czy wyjść po to jeszcze? Jest mokra na dworze? Chłopaki, iść po ten plecak jeszcze, kurwa, ale czas mija jak szybko, jak nie wiem. Muszę po to wyjść. A jest mokra na dworze? No nie, jest git. Dobra, idę po to, bo zapomniałem fantów i zapomniałem wagi od razu. 3 kilo do zrzucenia na 3 godziny, kilogram na godzinę mi wychodzi w tym momencie. Zajebiście. Chłopaki, wali streama, będziecie mieć radio przez chwilę, dopóki nie wyjdę. Będę szybkim krokiem szedł. Dobra, to dawaj, dawaj na szybciora, dobra? Co ci tak pyka? Telefon, kurwa, nie zmutowałem. Fajne mam buty? A zrobisz Jasper gąsienica? Dzięki Wiczu za suba. Kto się ma jebać? Zostaw nas tu. Na Lasus idzie ze mną. Ja ty. Ty wody może już zacznę napuszczać, co? No ej, a nie wyleje mi się? No nie, no będziemy wolnym strumieniem. Tylko że ty masz w ogóle gorącą wodę tutaj? No jak zagrzeję. Czekaj. Ty nie masz gorącej wody. Bo cię nagrzesz mówię, a to ty masz od razu gorąco? No! Ja w bojlera ci nie włączyłem potem. W bojlerze trzeba nagrzeć. No jest to na gorąco, żeby nie spłacić. Co ty wody marnujesz? No ale ty nie masz gorącej... Co to jest? No tak, ale no nie będę napuszczał zimnej wody. A jaką? O! Włączyłem ci bojler. Ej, włącz bojler! To jest ta korko potem. Dobra, zakręcam, może być chyba taka, nie wiem. Najwyżej wrzątek się doda z garnka. Dla czystego. Nie, 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 to nie. Nie, bo to na zimnej wodzie się ochłodzę. Ja muszę zrzucić, muszę, wiesz, samo musi wyjść. Dobra, taką wodę, on tam się nie przeleje? No właśnie nie wiem, bo to zakręć, to się szybko naleje. Zakręć lepiej. Ja ci będę dolewał wody w tenkę jeszcze. Czekaj, dam tak na mały ten może, co? No raczej zdążymy w 5 minut. Nie, raczej nie. Żeby blok się po prostu cały nie... Najwyżej Damian, nie? Damiano. Co i damy chciał wejść do kibla, będzie myślał jakiś tam jest. O kurde. Lepiej nie. Dobra, widzowie, wali z tyma, więc pan. Z korolkę bierzemy. Ty umiesz? Też, no. A tryk? Oprócz Oliego? Troliego? Troliego? A zrób tony Hawk Pro Skater jump. Ej, zrobisz tego Tony Hawk trick? To takie życie. Dzięki Batman za suba. A to jest Oli, to jeszcze nie, nawet Oli człowieku nie ustałeś. Nie, no jak ty nie umiesz backflipa, no to człowieku to nie mam o czym gadać.
Już mamy pierwszeństwo. A co ty z nie możesz przejeżdżać na desce? No a jeźdź, pojeźdź po niej, po tej nawierzchni. Żaden problem. Mały. Papa plecak. A jak się startuje? No jak chcesz. Musisz sobie wyczaić jak wolisz. Czekaj, kurwa, bo ja... to jest... Czekaj. Ja wolę chyba tak. Przednio przeniesie. I co? Dobra, czy po prostu tutaj się nie da jeździć faktycznie. Mówię, zła nawierzchnia. Kiedyś chciałem być zawodowym skaterem, zła nawierzchnia. Ja kiedyś chciałem być aktorem, nie? Zawodowym, zarabiasz na to. Ole stanął, tu się by samochodoza przydał. Ej, akurat. Możesz go podjebać za to. Jest aplikacja. Podjeb.pl? No, słyszałem, że jest aplikacja Straży Miejskiej, że można podjebać online. Kurde. Ale psz. No samochodo... Ej, kiedyś właśnie Patiro nawet chyba obiecał, że samochodozę będzie robił. No, właśnie coś takiego. Jest jakiś gość taki, że bawi. Ale by mnie wkurwy, jakby akurat do mojego auta podszedł taki Patiro. A co, aż tak źle parkuje zawsze? Nie, tylko że czasami po prostu. Siema. Siema. Co on taki? Ej, ty masz widzów wszędzie, człowiek. Ty gdzieś jakiś gwiazda, gwiazda, człowieku, z Białołęki. To jest ten typ z autobusu. Tam... Który? Jakiś typa w autobusie, co zlikował na streamie, że... Ej, kijek, nie mów, że to kijek. Z tą. Czekaj, nie mów, że to kijek. Proszę cię, nie mów, że to kijek. Nie, nie, nie. Ej, kijek! Nie, nie. A nie, dobra, się przestraszyłem. Tylko tego by brakowało. Z autobusu. Co? Że się lizał z tą... siostrą Lizy i się potem nazwał tych z autobusu normalnie. Serio? Nie. A podoba ci się... Podoba ci się siostra Lizy? Nigdy nie widziałam, ale jest chyba brzydsza. Znaczy no... mniej atrakcyjna. Smacznego. No. Olany, ojebany człowieku. Dobra. A, respekt czuję do Audi. Kurwa, gdzie nie widziałem, że aż jest taki proskater jest, człowieku. Ale piękne jest to Audi, nie? Przepiękne. Po prostu. Dzięki, wredny zasuwa. Ty, musimy jechać szybko, żeby ta woda się nie wylała. Co? Fajne takie, nie? Jakie ty masz światło dojebane z tyłu, jak się ten... Fajne. Kurwa, już to syf jest. Srazdus. Nie wiem, ale działa, piszą srazdus. O, teraz działa dopiero. Działa? Teraz działa dopiero. O co chodzi z... A, reklama pewnie Henkena była, nie? 10 pisz pewnie. To czemu chłop na off-streamie srazdus pisze? Ujebany, zobacz, z jakiej wody ja będę musiał wchodzić. Nie, ty właśnie, ty się nie oparzysz? Ja się już rozbiorę, nie, żeby już ciało mi zaczęło przyswajać. A ja nie umrę? A bo ja wiem, to umrzesz, chuj ty. Co będzie? Papa, czemu papa? Nikt nie będzie tęsknił. Może się pod wyszy podłóż. Czekaj, bo oni mój brzuch widzą. No nie pozwolę, nie mogę na to pozwolić. Nie, no działa. Działa? Działa. Ej, jak działa, napisz coś, gruba. Ja mam podgląd na streamie przecież. Ty, jaką miałem perfekcyjną sylwetkę, tak szczerze, u ciebie. No stary, zobaczmy was na ten. Patrzcie na to. No już się bokami wylewa. No ale do, oprócz tych boków. Ale wezmę plecak i zobacz. Czekaj. To jest taki gościu, z którym się bałby się zaczynać, nie? No chuj. Co kurwa? Się coś w ten. Ty, jaki ty masz obłysioną kratę? Cześć, ja też porównam. Bałby się zaczynać. Ten łańcuch. Ej, nie umiem z kamery, o. Ty pierdolę, jaki grubasy, już ty byłeś chudy kiedyś. Ja byłem chudy, zanim zacząłem streamować na Twitchu. To kurwa, to ja byłem bogiem estetyki wtedy, nie? No właśnie, do czego widzowie doprowadziliście. Boga estetyki też na tana samo, też na szatana zamienili. Ej, widać będzie tak normalnie teraz? Nie będę nic mu lizał. Zobacz, się założysz kąpielówki. A, nie jestem ulany, mam perfekcyjną sylwetkę, zazdrościsz. Dieta. Dobra, czekajcie, idę, żeby przypadkiem nie pokazać nic. Idę... Oho. Albo wezmę na stojak zaraz kamerkę, żeby tak nie było, żeby was nie ruszało. A idę przy Rosmański, czekaj. Kotnika jeszcze na kawę. Od Bolenki do Szpania.
się napiję najlepszego napoju bez kofeiny i bez cukru. Ja to w ogóle widać. Ja mam jakiś dejmy chyba, czy nie? No będzie widać, wiesz, bo jest trochę kamera. A, dobra, może nie. Ja prawie pokazałem gościa. I ja prawie zdjąłem majtki. No ja mówię, że tu będzie widać. Ja kiedyś tak prawie gościa pokazałem na tym. Chociaż w tym ruchu nawet pokazałem. Na siłowni, nie? Jak się przestraszyłem. Zapomniałem o tym. Ej, ale by był klip fajny. Ja już... Taki bardzo mały. I porównanie z Fatir... Majlek, co, że się przestraszyłeś, że petardkę pokażesz. Czekaj, ja podłączę do Wi-Fi może, co? Wybany ty pecek, że nie chcesz trzymać i ci wypierdala, nie? No, technologia rajanowska, no. Czekaj, Wi-Fi. Scan for Wi-Fi Networks. Wesła 8 zł. Chujowe kupsa 911 Porsche, a nie jakim samym. Porsche są brzydkie. Tak, teraz sprzedaj auto, które kupiłeś i kup sobie inne, nie? Genialne. To jebany pomysł. Tylko który z tych? Orange światłowód, ale odśwież jeszcze raz. No odświeżą. Się ten. No kurwa, wszystko w tym plecaku. Tu mnie prankowi plecy? No pewnie. Działa teraz, chłopaki? Kto ci tam SMS-y ciągle śle? Una moja. Polska jest stale. Jak jest możliwe? No nawet nie wiem co to. A który to kabel może być? No HDMI. Ale czekaj, bo teraz działa. Jak będzie jeszcze jeden taki błąd, to wtedy. Kurwa, nie mam czasu na takie akcje dzikie. Założyłem się. Powinno być G. Działa wszystko? Widać? Tak, działa. Mogę się pakować? Lebul gong. W skarpetach? Ja no nie, zdejmuję. A, jeszcze ten, patrz, co mam dla ciebie. Co ty robisz na krzyżówce? Zobacz, co to jest. Orligilla Karlowy Wary Bach Salt. Stary, z Czech. Ja z Karlowych powinien... Warów. Ja nie wiem, czy to mi pomoże w ogóle. No chuj, no to jest sól. Myślisz? Jest z Karlowych Warów, wiesz, to kosztuje, chłopie? To jest nie uzdrowiskowego nie miasta. Ile z szczypce? No chuj, to z szczypce, kurwa. No ja nie wiem, ile takiego czego. A ja ci wrzucę. Weź ten. Dobra, starczy, bo jeszcze się zielony. Dobra, mam wchodzić? No dawaj, ładuj, ja nie wiem jak to działa, czekam, ładuj. Aaaa, kurwa, nie! Ej, trzeba zimna... Czekaj, weź ręcznik pod nogi. Żeby tu nie zamoknąć. Ej, to jest gorący w chuj! Co ty chciałeś, kurwa, żebyś zimna? Ej, nie ma szans! No, musisz... Co ja dodałem tam? Powoli się przyzwyczajać musisz. Ale nie wejdę do taki, to jest porządek. A, ty, jeszcze ten. Ała! Jak taka ma być, a ty chcesz, żebym... No dobra, ty chcesz. Dobra. Czekaj, jeszcze nie wszystko. Ała! Jeszcze moja mama pewien trik kiedyś robiła, zawsze. No. Jajko jeszcze do kąpieli trzeba. No to spierdalasz. No to tak, tak mówię ci, że tak lepiej jest. A co to jajko ma zrobić? Wyciągnie z ciebie brudy wszystkie. Jajko? I musisz kaktusa pogłaskać jeszcze. No na pewno. No to pomaga, naprawdę. Ale trik człowieku dałeś teraz. Ono się tam nie ugotuje w ogóle? Zobaczymy, może kurwa fajny będzie, potem je zjesz. Czekaj, bo chcę to zielone. Idę zagotować wodę w czajniku. Ej, to zielone to jest co to jest? No ej, to jajko się gotuje w tej wannie, człowieku! Po co ty mi to wrzuciłeś? Astus, czemu parzysz boczek na kanale Franka? Jezdole, co to jest w ogóle? Dobra, czekaj, wezmę to i wezmę na tym czapce wodę. Dobra, ryzykuję, trudno. Najwyżej będę sparzony. Mam jeszcze piłkę do zabawy w wannie. Zamiast kaczuszki.
Ej, jest w chuj gorące, w chuj, w chuj. Ja nie, jak miałem to, robiłem... O, no zimna już jest, kładź się nie udaje. To jest zimne, włóż rękę. No włożyłem, już jest zimne. Nie palca, tylko rękę włóż. No powoli się... No to już zimne, jest od kręcie gorące. Jest chojowe, bo cię na nie nie stać pozdro, jak kosinus, to już nic nie wyslę, tylko ci będę pisał DC i bramy potem, bratku. Aha, Mr. Bubuś. Bo Mr. Bubuś stracił wszystkie pieniądze na mnie już. Widziałeś w ogóle tego Mr. Bubusia? Słyszałem, a ile na tiple miał? Czekaj, cicho. Ej, zobacz to jajko, zobacz to jajko, zobacz to jajko. Jajko ci wypadło. Ej, dawaj podnieś się na rękę. Ej, ono się ugotowało, kurwa. Co ty mi to wziąłeś? Dawaj, kładź się, zaraz ci plecy będą. Ej, i to białko wygląda tak jak... waliłeś kiedyś konia w wannie? No a kto tego nie robi? No i pamiętasz, jak to wyglądało zawsze? A potem twoja mama krzyczy, zostaw wodę siostrze jeszcze. Ja kiedyś o tym nie wiedziałem i... Co ty teraz powiedziałeś? Ile mam w tej wannie siedzieć, żeby to coś dało? Ale ty masz siedzieć, kurwa, nie kurwa. Ale wchodzę powoli, gorąco jest tak... No ładuj się tam. No co ty robisz? No masz do zabawy piłkę. Czekaj, jeszcze gdzieś mam ten. Ja ci znajdę jeszcze rzeczy potrzebne. Do kąpieli. A może zupkę chińską wrzucimy ci tam? Ole ciorki. Ładuj się, potem za zimno ci będzie. Ktoś mi gąbki ukradł. Zobacz, jakie mam ciarki, żeby plecy ubrać. Ej, jak coś będziesz musiał mnie przenosić, mówię ci poważnie. I będzie wataczką on cię przewieźć? Nie, ja zemdlałem po tym pierwszy raz, po wyjściu z wanny. Masz kurwa wytrzymać tam i zbijać tą wawgę do końca. Rel. Ile się, widzowie, weźcie zgooglujcie, ile się trzyma w takim tym... Ile ma... z 20 minut, nie? Max 20 minut, bo ja nie chcę umrzeć. Ile musiałeś... Pamiętacie, że ja robię to jako doświadczony zawodnik. Ile do walki musiałeś zbić? Półtorej kilo na końcu już mi zostało? Dwa? Jak już... Razem to było, razem z sześć, ale jak siedem, to osiem, nie pamiętam, razem z hydrolizą, nie? Nie pamiętam, ile dokładnie było w tej wannie. Przestań pisać sразu, już nawet źle emotkę 20 piszesz. Minut i potem pod koce. Wyjmiesz mi te? Ręczniki z rysego? No masz tu plecaku, przecież chciałem ci kurwa wyjąć. Wyjęte są. Ej, a ty masz tak się ten? Czy cały? Kładę się. Tylko, że... Dawaj, iść do kuchni, makaron, spaghetti, usiądź na kiblu, rzucę go kawałek okołom i makaronu. A potem to sprzątać będę musiał. Ale gorącej masz dolać. Ja ci wody zagrałem w tym. Czekaj. Boiler włącz. Ty musisz boiler? Być cały, mistrzu. Ale... Nie, nie wrzątek! Ale ja ła, kurwa, ła! Ała, kurwa! Ała! Debilu jebany, kurwo! Sorry. No co ty odpierdalasz? Nie jest takie gorące. No to w chuj sobie, to kurwa, dotknij na rękę! No w ogóle! No nie jest! Kurwa, jakbyś poparzenia miał. Ała, już, stój! Proszę cię! Przecież to nie jest gorące nawet. Weź, ej, w głowie mi się kręci już. Kurwa, jak to jest zimno. Jak to woda jest zimna cała? Ej, ale ty pierdolisz. Stary! Dobrze, kurwa, lej mu. Ej, ty czujesz tą wodę? Jest gorąco w chuj, no a chuje nie pany, po co ja duszę? Ej, ale ona serio jest kurwa zimna. Ona jest taka mega lepia, taka lepsza, lekko cieplejsza niż lepia. Ty się w takiej masz wypocić? Ale nie miałem tego zielonego proszku do konserwacji płetw, szacunc raz tu z to ogarnale z pozdro dla homofobofelo. Pozdrawiam. Jeszcze 15 minut. Ej, w głowie mi się kręci. Nie ma szans. A tam pierodlisz, człowieku. Ej, daj mi lód. Macie, Azdus.
Utopiła moje serce w benzynie. Daj mi lód. I podpaliła je. Połóż ten telefon, bo jak ci się bardziej zakręci w głowie, to utopisz. Dobra, mam taki termometr. Ty, Franek, bo w sumie to nie oglądałem. O chuj chodzi ze przyszedels na kapil do Azdusa. Maja wietrzy ci pod prysznicem? Nie. Chodzi mi, że temperatura. Rasizm. Ale to nie pęknie? No jak nie pęknie? Co ma pęknie? Kurwa, tego 42 stopni zatrzymuje. Na tyle ta woda może mieć? Z 80? Kurwa, smierdzielu z Burakowskiej. Ej, w sumie Beskid? Ile ta woda może mieć? Wynurzony siedzisz. Masz wypocić ten smalec z boczków, a nie kurwa te krzywe nogi. Pozdro, rasiści. Ile ta woda może mieć, widzowie? Ty Beskid, nie pomyślałam, ona ma więcej 40. To taki event, że aż trzeba streama zrobić z Didi, a ty Azdus Argentyna, lej mu ten wrzątek na łeb, bo za dużo narzeka TAKZROB i... Ale jak on mi tu kurwa umrze w tej wannie, to po to będzie na mnie. Ty, nie pomyślałam, że to Beskidu do 42 stopni jest. Boże mi się, co ma morda. Ten moment, co ma więcej? 13 minut, tylko już spokojnie. O. Po co ty lód wjebasz? Utopiła moje serce w benzynie. Ej, Azdus, dawaj mu koce i leczniki szykuj. Ma wszystko przyszykowane z boku. A po tym jaki jest plan? Jak wyjdziesz? Leżenie. Ile? Żeby się nie płacić. Za całą mury mam mokrą. Co, masz mokre? Cały się płacę już. No to dobrze, chyba, nie? Ja trochę przymała ta wanna na siebie w sumie. Hipertermia? Co to jest hipertermia? Ej, w głowie. Dobra, bo kurwa to najdłuższy wstęp do pornola, jaki widziałem. Rozbieraj się i do roboty, krasnal. Zobacz, jak mi jest w głowie łoda. Linga podkreślenie wysłał 8 złotych. Ej, ja dojebisz kitę pod kontent. Co? Skipnąć? Nie. Bądź moim superhero, 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 bądź moim superhero. Bądź moim superhero. Głaskaj sobie kaktusa. Ja na to ostry nie jest. Też się rozbieram. Posuniesz się? Jest to miejsce? Czekaj. Ładuję ci się do wanny. Ej, ale cieplej będzie, jak we dwójkę będziemy w sumie. No nie? Ogrzejemy się nawzajem. Sfera aktywacji. Myśl ze sobie, leżysz, myjesz tylko i film oglądasz, ze nic nie robisz. Mówcie do mnie, mów do mnie. Ty, a jakbym cię suszarku jeszcze suszył, żeby ci cieplej w głowie było, też byś się bardziej spocił, nie? Wow. Wow. Byśmy tu saunę zrobili po prostu. O, nie dałem ci do kąpieli tego płynu. Wow. Pogłaskaj kaktusa z dusa. W sumie dobry pomysł, wlacz suszark i mu tam daj do wody. A może toster mu jeszcze podłączę do kontaktu i rzucę, no. Matematyczne zadania dawaj mi, logiczne. Dobra. Jest sobie ziomek, który mieszka w hotelu. I codziennie z rana zjeżdża window do pracy. A jak wraca z pracy, to... Schodami. Nie, to wjeżdża windą. Sobie wyobraź, że zawodnicy do walki są w 2 razy cieplejszej wodzie i 2 albo 3 razy więcej wagi robią spokojnie, to jest nic, co robisz. Aha. Nie, no i pa, i mieszka na 12 piętrze, nie? Jak wraca, to jedzie windą na 11 i dalej schodami na 12. I dlaczego tak robi? I, a jak się początek nazywał, zagadki? No, że mieszka w apartamentowcu wysokim i zjeżdża windą zawsze do pracy. No bo schodzi po schodach jedno piętro. Ale po co? Bo kurwa na 12 jest zepsuta albo nie ma. No przecież zjeżdża z 12 do pracy. No żeby schudnąć. No nie. Bo ma 2-piętrowy apartamentowiec. No nie. Bo jest niskorosły? No, a ty chyba znałaś już tę zagadkę. Nie, bo byś na... Ej, Azmus, bo ciepło uciekło, dałoby rejt tam z czajnika coś dolać. No że nie sięga do ten, do numeru. Ogarniasz? 12. Ja pierdolę. Co dolać? Dałoby radę dolać, a on zaraz będzie krzyczał. Ale 11 piętro jest na tym samym co 12 zazwyczaj. No jak kurwa to jest to samo piętro? Po co 2 piętra są? A nie może poskoczyć? To czemu pierwsze na drugim nie jest? Ja bym mu dolał tu wodę, on zaraz zacznie krzyczeć, że ten, że za gorąco mój, że umiera. Co byś zrobił, człowieku,
Rządkę mianie. Ono przecież przeszło, się sobie na rękę wylałem. Co ty kurwa robisz, obszczanio? Ja jestem jeszcze mały. Ile ważyłeś? 87 i 8, tak? Przed wejściem. A gdzie mogę się położyć w tych ręcznikach? Na balkonie? A ma być ciepło czy zimno? Ma być ciepło. No to w pokoju Ukrainki możesz. Albo w końcu dla kota. Już kot nie ma końca. Ała! Pobudka do zasnąć. Ile minut? Ring postek. Ile minut? A co, już nie wytrzymujesz? No nie wytrzymuję ciągle. Oka jeszcze raz bez koszulki? Nie, bo ten. Zrobisz screena, że gruby jestem. Jeszcze 9 minut. 9 minut? Nawet nie ma pary na szybie. No w sumie nie ma, do tego otwarte drzwi. Ej, boli mnie noga. Nie grzebię sobie w dupie. To jest tylko w twojej głowie, człowieku, kurwa. Ty, mogę ci dać wodę, Martynę. Albo nie, bo w sumie ona jest ten. A właśnie, a wodę musisz pić? Nie mogę właśnie. Ach, kurwa, nie możesz. Nie mogę. Czemu on zbija tą wagę? Bo jeżeli zbije do 95, to jedzie na półmetrowego kebaba. Zjesz. 85? No. A jak nie będzie półmetrowego kebaba, to je 2,25 cm. Ile na wadze? Ja mam dużo teraz na wadze. Ja mam za dużo. Cześć, Pamilo. 74,6. Kurwa, ja w wadze ciężkiej właśnie jestem. A to normalne wieczorem, to się z rana powinno ważyć. Czemu ty się lodem smarujesz? A tak, Franek ma walkę, dlatego teraz ten. Dlatego tak. Teraz rzuca. Mam walkę, dlatego teraz się odwalniam. To jebany pomysł, Kasper. Jutro walka jest, nie? Ile mam wzrostu? 1,93 m. Ale się w głowie mi kręci, ty. Ile minut? 7 minut tylko, spokojnie, to już nic. Ej, serio. Byłeś w serwisie z rowerami? Nie, ale generalnie zamiast zwrócić tej lampki, co się rozwaliła, to zapomniałem jej wyjąć z kieszeni i ją kurwa uprałem. I sama się włącza teraz i sama świeci, nie? Uprałem lampkę rowerową, bo jestem debilem. Więc on laki, chyba już jej nie zwrócę. Debil. Real. Nie wiem, to pewnie było Franku, ale mnie to też się tyczy w tej sytuacji, nie? To zawsze tak jest, ze się kreci, ale to ci się wydaje tylko. Wydaje mi się. Skąd ty, Orti, wiesz? Bo Orti kurwa się naoglądał. Orti sam zbił wagę do walki. Ty, a jakiego masz przeciwnika? Jak już do walki zbijesz wagę, to powiedz. Pozawski wysłało 8 złotych. Albert Sosnowski. Eba Seniara, po ile woda z basenu? Ej, sprzedajemy twoją wodę z basenu? Tak. Jeszcze co jacyś psychopani sobie kupili? Co ty, Mafik, za Imbura wysyłasz? To z nim się bije Franek? Ej, najgorzej jest pod tymi kołdrami. Widziałeś swojego przeciwnika? O kurwa. Tylko trochę z ciemnią. Ej, dobra, w głowę mi się kręci bardzo. No to jeszcze 4 minuty, minety. No pnibica? Nie, bo tam nic nie ma. Po chuj ci kaktus kołowanny? No bo lepszą aurę daje, tak? Ej, serio, bardzo mi się w głowie kręci. Jak bardzo? Bardzo. Ty, a może się owiniesz rocznikami i w wannie będziesz leżał, skoro tak ciepło jest. Betrzer, podkreślenie 04 wysłało 8 zł. Azdus, teraz woda z czajnika na ostatnie chwile, duża to da? Tak? Jesteś, chcesz już 5 minut, zostało 5, to jest nic już. Chcesz wodę z czajnika? Ej, proszę cię. Co? O Jezu, sorry.
Czemu ty mnie prześladujesz, kurwa? Przestań mi rodzinę prześladować. Ziobro. Dasz radę, Franek. Nie poddawaj się. Jesteś wielki. I masz... prawie wielkiego. Dasz radę, jeszcze 3 minuty. Pamiętaj, że potem czeka cię nagroda. Wyobraź sobie. Jak będziesz mógł już kebabika zjeść. A co to jest hipertermia? Nie, hipertermia to była jakby z gorącej, z zimnej wody. On już to robił, przypominam. Maja wysłała 8 zł. Kiedy wspólne zbijanie wagi z Kijkiem? Słodko będziecie razem wyglądać w wannie uśmiech. A ja w sumie to jest bezpieczne, czy nie? Nie. Pamiętajcie, że Franek jest zawodowym dość zawodnikiem Fame MMA i robił to już, więc nie róbcie tego w domu. Chyba, że umie. Siema, kupca. Ej, nikt w ciebie nie wierzy na czacie, pokaż im, że jesteś w stanie to zrobić. Ile? Orlik, ile czasu? Ja po Franku? Ja nie mam po co zbijać wagi. Nie mam walki ani nic. Będę miał kiedyś walkę, to też tak będę zbił. Siema, Amos. 3 minuty. Dobrze, ostatnie 3 minuty, Franek. Dasz radę. Wszyscy w ciebie wierzą. Zobacz, jedno, nie przecież można na czacie napisać. Po co biję sprawdzić? Cześć. Ma Damian coś do przesrania powiedzieć czego? Damian śpi. A co chcesz do przesrania? Chcesz do przeczyszczenia? Kurwa, nie wiem, działa Damiana jakieś coś. A znajdziemy, nie ma problemu. Ale na przeczyszczenie tako nic nie mam, nie? Nie, mam na lepsze trawienie. Chcesz? Gastrowit chyba. Ostatnio po tym ostrym tym burrito musiałem brać. Bo całą noc mi brzuch napierdala, nie mogę się wysrać. Puść marsz. Ile ważyłem przed wejściem? 87,8? Siusiak nie boli. Serio, w środku nie boli siusiak. Półtorej minuty, dwie. Ile jeszcze? Orty, serio już teraz. Siema, beczkowiec. Serio, Orty. Orty, serio, no Orty, proszę. Orlik, jesteś tam, bo Franek ma zawał. 2 minuty. Jak dwa? Za dużo, to pewnie z minuty masz jeszcze. Ej, serio, mam rączki. Nie rób się tego w domu, nie? To jest zarezerwowane dla idiotów. Dasz radę, Francesco. Co ty chcesz, ręcznik od razu? Więc muszę się... wyprzeć, zobacz ręczników, a ręczników. Chłop ma 4 ręczniki, mamy radę. Nie mam kuli do kąpieli, nie używam takich rzeczy, bo ja się nie kąpię. Ja nie lubię się kąpać. Tylko się wytrzyj i od razu pod wszystko. Masuj loka? Zaraz będzie masowany na łóżku. Dobra, wychodź, dawaj. Powoli, cicho. Odkręć kurek od razu, żeby woda się spuszczała. O kurwa. To co ona taka mętna? Ej, bardzo mi się kręci wody. Ale wychudź pan. Weź podtrzymaj. Co ci podtrzymać? Telefon. No dobra, git działa. Leży chłop w kurbanie. Ale mi serce napiło wiarę. Ety babuszka X. Ej, nie ma śmiechu teraz tego. To jest ta cała Jasperga Sienica. A masz jeszcze, nie wiem, cokolwiek na górę, żeby dać? Takie gorące mega? Jo?
Widziałem taki challenge, że ktoś układał na kocie rzeczy, aż sobie nie poszedł. Nie mogę za bardzo mówić cicho. Ty, kaloryfer ci włączę. On się szybko nie nagrzeje. Po co mi chodzi? Stary, masz może dywan na sprzedaż? Ty jeszcze chciałeś? Gdzie? Jakieś, nie wiem, kołdrę cokolwiek na górę, nie? Gdzie na górę? Na stopy i wszędzie i miło by było. Kocham cię. Uwierzyć ci loda. Mi się farelka przydała, ale nie mam farelki. Ale się pocesz, człowiek. Ej, mam mrożki. Daj mu więcej, a zdus za mało. Mam mrożki. Przed oczami serio. Ej, powieka mi się trzęsie. Dam mu ręczniki, wszystkie on leży na tych kocach. Dobrze. Aż się podniesiesz na chwilę. Nie mogę, bo to nie mogę teraz. Bo ty leżysz na tych kocach. I, ale reszta jest po, w tym... sobie. A reszta jest w tym łóżku, na którym on kurwa leży. Za szybkość położę. Aś muszę pozmywać. No tu mokro. Posłuchaj mi. Co? Tu usadałeś. No bo taki challenge jest z TikToka. Zaraz coś jeszcze dołożę. Utopiłem serce w benzynie i pochwaliła mi. Orti, mów do mnie coś. Nie jestem Tutanchamon. Włączysz mi muzyczkę? No co stary, kężysz sobie na wyjebaniu, nic się nie dzieje, jest okej. Azdus blikuje ci stówę, jak mu zajebiesz takiego soczystego bończura na ryj. Co ty odpierdasz? Co bawka dla kota? Ej, jaki jestem mokry, serio. Nie chcę mi się pierdzić, ale chętnie mi to zrobię. Polos się na nim, to twoje cieplo ciała go rozgrzeje. Trzeba było w chuja z bieznia nie lecieć, to byś teraz nie musiał bajacować beka. Franek w pracy jest. DJ podkreślenie, sztywne podkreślenie, Nicior wysłał 8 zł. 29 lutego 2024 Franek tej nocy zmarzł. I dobrze, że jesteś mokry, o to chodzi, siedź tam. Wyszysz mi. Ej, Azdus, a ty już lej wodę ciepłą. A ty chcesz drugą turę robić? Orti, popierdoliło cię! Ty chcesz drugą turę robić, czy nie? Sorry. Spierdziałeś się? Mówić nie mogę, bo mam brak oddechu. Chcesz tak się dobrze? Chuj. Taki słaby organizm masz. Paweł Lubacha? Co z Lubacha? Lubacha to jest taka piekarnia. Ej, dobrze się pocę, serio, dobrze się pocę. Turba. Ty jest emotka nowa, turba. No ale co kurwa, no musisz drugą wannę robić, to normalne, przecież ci 2 kilo nie zejdzie od jednej. Co to za emotka, jak chcę zobaczyć. No jak jest ta emotka, nowe dwie emotki, to jest anadym i turba. I tam moje gacie widać zamiast Franka jeszcze. Fajną motkę masz. Pokaż.
plus zobacz des podobny, nie. Co? Co zobaczyć? Pokaż, nie pokaż. Turban pokaż, ale na telefonie nie widać. Nie odświeża się. Musiałby do kompa podejść. Utopiamy serce bez mnie i podpalił. Zmarzł? Zmarzł. Franciszek Rusiecki. Tylko pamiętaj, jak wyjdziesz z tych ręczników, to musisz się w chuj dobrze wytrzeć z całego potu tego. Znany inaczej jako Zezo Zezoliński. Bisex. Jak mi nie zaszła teraz waga, to się poddaję. Zmarzł dzisiejszej nocy. A co jak nie wykonasz challenge'u? 1000 złotych. Co to za emotka jest, kurwa. A z kim 1000 złotych się założyłeś? Z wizami? To co, każdemu po złotówce wyślesz? Po 50 groszy? Nie, jednej osobie. Nigdy nie widziałem, żeby bokserki Hollister się dobrze prezentowały? Kurwa, jak nie, zobacz. Ej, Orty, ile mam siedzieć tu? Zobacz, jak się dobrze prezentują. Ej, poprawiłeś mi telefon? Już w robocie, Franek, od rana. Na klawiaturze pracuję. Jeszcze monitor bym postawił, nie mam monitora żadnego. No kurwa, szczerze to nie wiem. Ej, widzowie, ile mam tu siedzieć? To sprawdzimy, jaki masz ten. Filmik z Discorda ma. Cześć, sprawdzimy, jaki ma puls. Tylko 50. Co to odpierdala z tym dildosem? O, tu mniej. Ty, w nogach najwięcej masz promieniowania. Co tu odpierdala? Pole elektromagnetyczne ci się zrobiło od tego poceju. A kaktus ile ma? Jeszcze z 5 minut dawaj, będzie git. O kurwa, widzowie, macie 70 promieniowania. Papa. Ile tu już siedzę? Nogi, papa. Ile Orty ci napisał? Napisać w Orty ile. A ile ty się siedzę już? A nie wiem. Utopiła moje serce. Ej, ręka mi zdrętwiała jedna. Która? Lewa. Co teraz się robi? Nie wiem. Kaktus mi się zepsuł. 10 minut siedzisz. Dobrze się pocę, bo czuję. Ciągle spływa mi woda. Jeszcze chyba, no do 20 minut mi się wydaje. Ale druga tura nie ma szans. Daj mu kostkę lodu, chcesz kostkę lodu? No. A już się chyba skończymy. No, otwieraj buzię, ja wyciskam. No dobra, to bez drugiej tury, ale idziesz biegać. Dźwięk. Daj od podkreślenie, sztywne podkreślenie i cię wysłało 8 złotych. Orzeł, ty się upieczesz w tym swetrze. Bardzo ty, kurwa, czuję. No kurwa, Wito odebrał. Skąd on miał 600 tysięcy punktów na kanale? A Mike Adamek? Nie, na K, Kosako jakiś. Dasz mi miskę do wyprucia? Co, ty nie łykasz tego? Mhm. Czemu? Albo co? Co? Łykłeś? Kwała, dobra? Co? Ekrasnal, co? Puść mu filmik z Discorda, to mu będzie lepiej sad. Wyślij mi, kuna boi na Messengerze. Chłopie, godzina. Masz kotik się ogrzeje. No co spierdolę. Śmierć. Mogę wybuch? Już. Ale się wyspermił. Serhito, wysłał 10 złotych. Czy do ważenia będą ściągane gacie jak pro zawodnicy? Jeśli będzie trzeba, będzie musiał.
Ja ci na głowę wskoczę. Orty, ile jeszcze? Masz chwilinkę od kuna moja. Ile siedzę? Którzy szukają autentycznego smaku. Dobra, 4 minuty jeszcze i będzie hit. Na poszukiwacz? Kręci ci się w głowie, bo... No dobrze, a, ale jeszcze co ci dolega? Co? No i ty jeden do jeden ty jesteś. Głowie się kręci, się wszystko. I od kiedy to tak masz? Od dzisiaj. Od dzisiaj. Ty, tak. On też wagę zrzuca? A wczoraj się czułeś lepiej, tak? Ty, może ty masz atak cukrzycy? Chuja w dupie atak mam, jak cukrzycy? Jeszcze nie masz chuja w dupie atak, ale zaraz możesz mieć. Panny. Do walki. Idę do kibla. Felipe Santana podkreślenie wysłało 8 zł. Czy ty możesz skończyć udawać? Ja wchodzę po korbaniu pod koc i nic mi nie jest. O jest. Weź się za robotę, człowieku. Tylko pamiętaj, żeby dobrze się wytrzeć. Po kąpanie wchodzi. O. Mów do mnie. Orti. Orti. 3 minuty to już nic. Na chuj ci ten kaktus. Utopiła swoje serce w benzynie i podpaliła je. Widzowie, co mu teraz zrobić, póki się ruszać nie może? Musicie coś sobie zrobić, jak się nie ruszać nie może. Ile jeszcze? Loda? Czujesz zaleci odci czy nie? Tak, właśnie mi zlecił. Loda to też mogę, jak się ten rusza. Nasikaj. Może z kubety kota coś przynieść. Trzęsie mi się noga lewa, powieka lewa i ręka mam zlecwiała w lewą. No tak ma być? Nie wiem. Bąka w ryj. Nie chce mi się srać właśnie. 2 minuty jeszcze. A ty będziesz potem w stanie wrócić audicą? Ciekawe kurwa, czy ci się uda w ogóle. Połóż na niego krzesło. Nie ma nic. Podkreślenie, sztywne podkreślenie, gicior wysłał 8 zł. Uuu, sztywny gicior. Francisz, uspoczywaj w przedpokoju. Kto po tobie odziedziczy majątek? Majka? Czemu w przedpokoju? Ej, weź już może mi te rzeczy ze mnie. A co, ty od razu wstajesz i co robisz? Wytrzyma się. Dobra. No cóż, skończyłeś pracować? Nie chcesz już na klawiaturze klikać? Koniec pracować. Klik, klik. Minuta i wychodź. Już ku naboj. To jeszcze, a. Ile ważyłem przed wejściem? 87,8. Dobra, musi być 85 i 5 ma. Kurwa, ale nuta. Nie zapomnimy o tobie, Franciszuku. Azdus zaopiekuje się Majką. Dobra. Ja się RS-ką zaopiekuję chętnie. Ksiądz Mirosław wysłał 8 zł. Mówił mi się, Boże, ty sprawiłeś, że twój syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba. Daj twoim zmarłym sługom i służebnicom udział w jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Aha, 15. Wesłał 8 zł.
Siema, siema, Franek, dawaj, nie udawaj, już wychodź, gramy w Fortnite. Mister Bubusz, kurwa! Chodź, koleżko. Nie będziesz do mnie tak mówił, kim ty, kurwa, jesteś, frajerze, bity. Mister Bubusz. Coś Orlik napisał, ale skipnęło. Nie wiem, czy nie napisał, żebyś już wychodził. Siema, Miłosz, teraz jest live. Szlugi wysłało się z Lugi, szlugi. Wyglądasz jak bezdomny, który podpisał papier, że może zostać przenocowany, ale na warunkach właściciela, który jest jebnięty na sam widok i teraz wykonuje na tobie różne rzeczy. No już możesz wychodzić, wydaje mi się. A może dostanę, bo ja nie chcę drugiej wanny robić. Ja nie wiem. A jeszcze czuję, że czasami pot mi leci. Mi się wydaje, że ale palec mi zdrętwił jak sam skurwysyński skurwysynek, serio. Muszę wyprostować rękę. Próbuję, mnie to się wydaje, że ty w ogóle się nie pocisz. To włóż rękę. Mi. A nie tu, nie tu. Od tak klaty, gdzie? Od klaty. Gdzie on ci włożyć tu? Najwierniejszy wysłał 100 zł. Od klaty, nie od góry. Słyszysz? 100 zł dostałem. Jak już się no jest gorąco, jest. Jest pod no. Złapałem za coś twardego i dużego. 40 kilo jak chuj. Ale drugą musisz robić. Dzięki za 100 zł bardzo, nie mam siły dziękować. No coś tam stoi, nie? Dobra, coś ciepło jest, więc. I co teraz, biegać? Idziesz czy co? Na wagę. Idę się wytrzeć, muszę. Wysłało 8 zł. Szanowni Państwo, kochane ludzie. To trzeba plecak załadować. Witam Was serdecznie. On ma mokry dres. Z pewnością nasz nieobrzeżony Franciszek byłby bardzo szczęśliwy, gdybym mógł Was wszystkich teraz zobaczyć. Wycieraj się. No, klasik, popa. Nieważne, czy ruszysz tym plecakiem, jest popa. Zajmę, żeby piercie płyszył z prawo na noga. Odpalaj tego, Bella Boxa, w sensie Clouda. Jak będzie 87,7. Mi się wydaje, że jak chuj będzie z 87. Dobra, działa. Działa? Jak będzie 87,7, to się poddaję, to super. Lebul? Gong! Jeszcze nie teraz, gong. Spodenki byś nie pokazał. Jeszcze nie teraz, gong, jeszcze za wcześnie. Oficjalne ważenie będzie robione. Ja ty się może nago zważ. Chociaż te spodenki to mało ważą. Dobra, proszę. Błagam. Kilogram 100 został. A dobra, 2,8,1,7 mi zeszło. To co, kurwa, waga chujowa. Bieganie? Kilogram 100, czyli kilogram bez gaci. Ja pierdolę, co mam robić? Nie wiem, biegać. Mój kolega Dawid Długoszaka z Berlumowi zabezjebnał w ten cymbał. I co zajeb homofobów i pedałów. Nie! Ej, sorry, Twitch Administration. Dobra, działa jakimś cudem. Ej, gdzie mam... Gdzie mam ten... Ja w czym ja byłem na górze? W czym byłem na górze? W koszulce chyba. Serhito, wysłałam 10 zł. Na górze róże. To teraz sauna na dobitkę. Skoro choćby zrobił saunę, ale... Ty mało ci zostało, szczerze, masz 2 godziny jeszcze spokojnie. Na zrobienie... Elo, elo. Mam 2 godziny, po pół kilo mi zostało na godzinę. Ja 1000 zł nie oddam tak łatwo. Nie ma chuja, że oddam. Patrzcie, mam jeszcze Mister Bubuś jak był. Własny Franek na chacie. Dobra, chłopaki, pomysł jest taki. Bieżnia. Nie wiem, czy ja dam radę, ale no nie wiem. Bieżnia. Bieżnia. Czy ja bym prowadzić? Dobra. Nie zagłuszyłem żadnego donate'a, chuj ci chodzi. Ja byłem w kurtku, czy nie? Nie, chyba. No pierdolę. Jezu, ja nie dojadę do domu. A ja mam mało czasu, tak mi się pić chce, człowieku. No co, nie możesz? No nie mogę!
Nie czuję w ogóle, jak mi coś. Ej, się... Ale serio, zeszło ci 1,6, a zostało już kilogram, bo jak wejdziesz bez skarpet ro będzie, czyli mniej niż zrobiłeś, dasz raid na luz. Mam nadzieję. Mniej niż więcej. Ej, dobra, muszę szybko iść, bo... A ja dałem radę kilogram z biegu zrobić, czy nie? Znaczy warto się męczyć, tak? Chuja się nie da, warto. Ale ty w takim stanie jest za kierownicę wsiadać będziesz? No właśnie, ja też mówię Frankowi, czy on da radę pojechać autem w ogóle. Dam radę, ja udaję. Skończył dalej. Iść na kebaba, pierdol ten. Pierdol. Czyli jebać challenge, chłopaki. Jebać challenge. I się wodę napić, bo sucho mam w gardle. Czy warto było szaleć tak przez całe życie? Czy warto było... No kurwa, ogarnij się, robisz. Dobra, robię, chuj, robię. Dobra, Azdus, wychodzę, dobra? Pa! Pa, widzowie. Jestem ci winny za wodę. Oblicz, ile tam hektolitrów jest. Nie umrzyj w audycji, nie? Dobra, pa. A wszystko, a, wziąłem ten? Kluczyki, wszystko? Mam chyba, dobra, pa. Chłopaki, wywali wam streama, tu widzimy się w Audy. Muszę się napić. Słychać mnie? Ej, halo, słychać mnie? Ej, halo, słychać mnie? Stary, co to jest kilogram? To jest nic serio. Ej, mogę się napić łyczka, to coś zmieni? Nie zmieni chyba, nie? Jak się łyczka napije. Żeby odsuszyć buzię, to po prostu, żeby odsuszyć buzię, nie? Dobra, nie piszcie mi o żadnych wodach i tak dalej. Nie wiem, jak ja to zrobię, ale no zaryzykuję. Nie możesz serio zmienić. Muszę wypluwać. Wypluwać wszystko, co mi się w buzi rodzi, będę wypluwał. Ale jeszcze mam ślinę, no jest git. Jak będziesz biegał zaraz godzin, to lepiej się napij. Ej, lewatywa pomoże? Nie, no na razie, nie, to będzie ostateczność. To be, lewatywa to będzie ostateczność. A ktoś mi kupił wczoraj pompkę do lewatywy. Idealnie. Nie mam ochoty na barę. Dobra, jest git, będzie git. Tylko kilogram, ej, ile mi z biegu zejdzie? Zimno mi jak nie wiem, kurwa, jak jest zimno. Mam zgrzany fon. Ej, ile mi zejdzie z biegania? Mikro ze słoika, poczekaj. Już powinno być git, mam nadzieję. Tu robisz kurtkę, nie mam kurtki. Wiesz, czego się boję teraz bardzo? Że ta moja druga waga będzie źle pokazywała i będzie w górę dawała wagę. Ej, wyglądam chudziej? I koniec. Poważnie wyglądam chudziej? Przez godzin zrobiłeś 1,6 kilo, a masz jeszcze 2 na kilogram. Nawet mniej tak się wydaje, bo w mokrych gaciach wbiłeś, jak założysz, tak, tylko to będzie mniej. Wiesz, jaki jest problem? Że wanny, wanna najlepiej, wanna i sauna najlepiej odciążają, odwodniają cię. A bieganie, wydaje mi się, że skoro już się tyle odwodniłem i mam suchość w gardle, serio, mam suche gardło, ślina mi się jeszcze wyrukuje, ale w małych ilościach, i skoro mam suchość w gardle, to może być problem w tym, żebym się spocił, nie? To po chuj poszedłeś? Bo ja bym zemdlał w tej wannie, serio, ja już mdlałem. Znaczy nie rób tego eksperymentu, ale jak kiedyś będziesz pod opieką lekarza, sobie zrób taki eksperyment z tą wanną. Zobaczcie, jak to ci na banie wjeżdża. Woda odwadnia, tak, tylko że woda odwodniałaby mnie na drugi dzień. Odwodniłaby mnie. Jedenka dla biednych, ale miało być jedenka dla was. Ale na co sobie wybierzecie, nie? To bym na przykład wylosował kogoś i on by musiał powiedzieć, czy chce jedynka na coś, czy jedynka dla siebie.
Jezus, jakbym zjadł kebaba. Nie, nie piszcie mi o jedzeniu, serio. Ja pierdolę. A napić wody się. A woda taka na łęczowianka, nie? Smakowa. O ice tea, nawet nie chcę myśleć, nie? Dobry sobie ice tea teraz się napić. No, szacun w chuj. Ej, zimno jest jak Niemiec, 21 stopni w aucie. Nie wyobrażam sobie kilograma, bo wyobraź sobie, że ze mnie musi litrowa butelka wody uciec. Czy to jest możliwe? Gdy ja już mam suchość w gardle? I zostało mi bieganie? Wysraj się, srałem przed streamem 3 razy. Bo wypiłem espresso bez jedzenia i jak zrobię, to zawsze mnie przesrywa. Tak, no zwal konia, na pewno to dużo da. Ty do tej puszki Blurs na chuj to pijesz? A. Pluję. Dojeżdżam już. Kurwa, szczerze, van na 10 minut i podręcznikami 10 minut i byś miał poniżej nie. 85. Nie, przysięgam ci, że wanny bym nie zrobił, bo mi się w głowie kręciło już bardzo, serio ci mówię. Przysięgam ci, że nie zrobiłbym wanny. To się wydaje takie łatwe, ale naprawdę w głowie, ja się bałbym, dobra, okej, okay, nie stałoby mi się nic jakiegoś więcej, ale bałbym się, że zemdleję i nie wiem, bym walnął głową o coś czy coś. Azus by jeszcze miał bekę i by nie wiem, myślę, że ja udaję. Ej, chłopaki, wziąć kofeinę? Mogę podryzykować tą kofeiną. W domu wezmę kofeinę. Co papa? A o co chodzi z tą kofeiną, bo nie wiem. No kofeina po pierwsze zwiększa ci szybkość bicia serca, więc szybciej się pocisz, zwiększa temperaturę ciała, jest moczopędna, więc więcej sikasz. Ale wiesz, przed wysiłkiem wziąć kofeinę, to będziesz miał większy puls. MR Bubus Smietnik wysłał 8 zł. Słuchaj. Nie chcę nic mówić, ale robię cię w chuja. Jak wazyles się na golasa, to wazyles 86,7 kg, więc schudle z 700 gramów. A nie 1,7 kg, czytami lepiej. Ważyłem 87,8. Ale tak czy siak zostało ci kilo. Wiedz malo. Na los worki przykryj ta smajkiega jacha. A to bierz kurwa od razu. Ty może wezmę... A ile miligramów kofeiny wziąć? Żeby to było bezpieczne też, nie? I teraz poważnie pytam. Kurwa, jakbym miał saunę taką, nawet wiesz, do której się wchodzi, takiej, co głowa ci wystaje, przenośną, to by było już mi, uratowałoby mi życie. Cześć, Franek. Dzięki sobie, but za suba. Ponieważ to jest dobry pomysł, żebym brał na pusty żołądek kofeinę. I gdy jestem odwodniony też, nie? Co myślisz? Dojeżdżam, już jestem 3 minuty. Światło ostatnie. Raz. Nej. Do kurwy nędzy. Nie chce mi się sikać. Powiem ci tak, wydaje mi się, że w 2 godziny z sików zejdzie mi 100 gram z siku, bo już nie mam czym sikać. 100 gram z sików. Wymiotuje, nie wymiotuje niczym się wydaje, bo ja tak nie potrafię. Muszę, nie wiem. Nago, majtki 100 gram.
To będzie 0,8 nadal do zrobienia. Zagrałem 3 koncerty, ciągle wuda, ciągle kurwy, ciągle cierpę. Jak się w kurwie to mu jebnę i ucieknę, ale wolę to załatwić jak najgrzeczniej. Wytnij żebra? Co? Z gul głowę? A ile włosy mogą mieć? Wiesz, wagi. Ale chyba jakiś środ. Właśnie podjeżdżamy z przygotować kolor. Paznokcie trochę ważą, brwi i włosy też. Paznokcie obetne. Wpisałem te liczby, kurwa, dobrze? Okej, okay, powinny się wypłacać już pieniądze. Za ustawienia może... Oła, sorry chłopaki. Już was naprawiam, tylko nie teraz, bo muszę dojechać. Ale nie mam ochoty na zrobienie kupy, bo kupa by była najłatwiejsza. Sorry, ale tak to jest się pierdzieli ciągle. Nie, no już. Już i tak wjeżdżam w sumie, więc. Znaczy w sumie, no. 2 minuty wytrzymasz jest mniej w parterze? Niż kilogram, zaraz staniesz na wadze tej swojej, to będzie mniej. Staniesz na minutę, wytrzymasz minutę w parterze? Ja już wjeżdżam do tego, do garażu i tak wam napojewali. Ej, to może ktoś zmienić cenę w sumie na tą bezinternetową radiową? Nie? Coś taki Łukasz, nie wiem. Nie wjeżdżaj mi do garażu, jak jestem w parterze, aha. To dobre. Patryk wysłał 8 zł. Jak fajnie pooglądać cię, jak nie robisz z siebie zjeba. Ale ja jestem. Bo po prostu nie mam siły teraz. Być nieprzyjemny. Dobra, wjeżdżam do garażu, Paw na górze się zobaczyliśmy. Cześć. Robię ważenie. Nie wziąłem wagi z samochodu. Ja pierdolę, nie. 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 Pójdzie mi ktoś? Ty w samych gaciach się wasz. Nie wziąłem. Halo? Gdzie jesteś? Dobra, to już jestem prawie pod blokiem. Weźmiesz mi wagę z samochodu? No, ale to dasz mi kluczyki? Dam ci kluczyki. Dobra. Pa. Pa. Dobra, chłopaki. Rozkładam bieżnię, dobra? Ej, pić mi się chce... Żeby zamoczyć twarz po prostu. Porki na śmieci. No kurwa, nie pij, typie. Ale musiałem namoczyć buzi. Buzie. Poczekaj. Dobra, zaraz worki bieżnie roz... Nie, najpierw wor... Ej! Ale worki na nagie ciało, czy jak? Mam zrobić. Czekaj, wezmę worki i powiesz. Jak worki? Na nagie i na to dresy. Dobra, a majki mogą być, że siurek mi nie wypadł, dobra? Dobra.
Ty, ale majki masz mokre czy nie? Jak masz mokre, to zmień je. To ja. Wymoczek. Ostatnio gościu na KSW włosy golił, bo brakowało 100 gramów. 3 godziny mi zostało na litr. A dash rate jeszcze na glow HMM. Hit. Jak się nie uda, to nie wiem. To pierdolę, nigdy więcej. Halo? Człowieku, nie mokre, suche, załóż dresy, masz całe mokre dresy. Ale one są git. Ale są mokre całe, widzę to. Ale one serio, one są, bo to jest ciepłe. Ale proszę cię. Ale ja na to jeszcze jedne dresy daję. Ale to ci chuja da. To się wszystko zaprzyjaźni, Syzmek mówi, że git. Ale weź suche załóż. Serio. No serio, niech Syzmek napisze, czy suche, czy mokre. Stary, przypakowałeś co z ostatnio? On napisze jeden chuj pewnie. Nie, zobaczcie, że suche muszą być, nie mokre. Napisz. Dobra. Lepiej suche. Widzisz, lepiej suche. Jeden chuj, dobra, dawaj już. Serio. No dobra, i ma zrobić tą wagę, chuj mnie to interesuje, nara. Nara. O ja pi... Masz. No wyglądam przypakował. Zjął? Dobra. Mam wagę. Mam wagę. Pomożesz mi tą bieżnię rozłożyć jakoś? I ty tak się będziesz rozbierał z tego i ubierał za każdym razem, żeby stawać na was. Nie piąłam długo. Musisz... Nie ma opcji, jak ja to mam rozłożyć w tą stronę? Ale mi jest gorąco już. Worek jeszcze na to? Serio czy nie? Na to worek jeszcze dać. Weź Orci coś powiedz, żeby zobaczyć się słychać na tym. Trzeba, dobra. Zaraz to zrobię. Raz, dwa, pięć. Dobra, ty mi nie pomożesz, trudno. Sam sobie poradzę. I już idź do pokoju. Mogę ci pomóc, no. Oła! Ona się źle czuje, ej. W chuj się źle czuje, w chuj. Nie, nie te buty. O. Ej, dobra, ja zbu na 10 minut, a idź sobie pizzę. Raz, raz, słychać mnie dobrze? Nie ta. Jestem tyle tu. BKB z dedykacją dla wszystkich sportowych szpirów. Dla cikusów, co zapierdalają na siłownię.
Posłuchaj, teraz mam przerwę od imprezowania. Sport i muzyka mnie ostro pochłania. Od rana szama, wieczorem siłka. Akcje na podjazd i w kręciu kryminał. Z tej lepszej strony pozdrawiam Mirka. Co 6 lat na sankach już ciężary dźwiga. Grubą przeprawę ma ten chłopak. Nie, nie gra w teledysku. Trzyma i końca nie widać. Może ten numer mu doda otuchy. Gdy na mikroSD jedzie do puchy. Wtedy go puści w 20 sali. Przy tym rekordy bite z grzebkami. Dzięki ziomeczku za motywację. Teraz na bolce zbroję się w pancerz. Odczuwam postęp, obcy mi rozstęp. Bo nie kuję dupę z natury proste. To mi się w głowie już kręci. To na 100% kąsam odżywki pobudzające. Interesują mnie wyciski mocne. Zawsze do końca, nigdy przed końcem. Jak robię trening, to chcę mieć skokus. Mówiony, gdy ktoś mnie zagada z boku. Nie wpadam tutaj na odpoczynek, więc szoruj wokół. To nie za dziewczynę. Lubię coś kurwa jak puchnie mi plata. Te endorfiny są lepsze od gaza. Wielka modrzenie, w testosteronie. To ciężka praca, da efekt na koniec. Lubię coś kurwa jak puchnie mi plata. Te endorfiny są lepsze od gaza. Wielka modrzenie, w testosteronie. Tylko ciężka praca, da efekt na koniec. Ważne jest praca, by zacząć planu. Ćwiczyć na szybie i dla gałganów. Najlepsze suple, prosto mi i trening nabiera innego wymiaru, a ty rozmiaru. Nie jestem szybciej, wmąspuję mięsień podczas ćwiczeń. Ile widziany baklarz urozmaicę. Sam swoją siłę bada, ile wyciśniesz. Bicep, tricep, strata, plecy, walki, nogi, brzuch. Na dobrej szamie, dobrą formę zrób. Wykrót z diety, fast food. Systematykę, poważnie traktuj. Chcesz mieć efekty, lecz nie bastuj. Minimum 5 razy w tygodniu. Trenuję tempo, zależny od sportu. Bo tu nie tylko liczy się forma. Ważne by przed nią się dobrze rozgrzać. Ważne by po niej się porozciąga. A wolne dni regenerować. Stawia pierwsze kroki, nerwą i mówi okolica znana.
na polach ustawiciela, kontraktora, wysoko na dach, robota fatalna, urodaka zwykle stawka minimalna, brutalna nauka, nowej życia w szkole, pełne na ławkach, utytłane w smole, z naklejkami, najlepsze na wieczorem, trzymam swoje realia, smutne spojrzenia, sprzątacze, wysiadający srebrne, wiedziałem, za darmo nic tu nie ma, trudne pytania, ciągle te same, wrócę, wszystko stałe. Nie zapomnij, skąd tu tak przybyłem. Leje mi się, serio. Właśnie tak, właśnie tak. RPK, RPK. Trening czyni mistrza. Ciemna strefa. Yo. 2014. Sprawdź to, dzieciak. Wracam do zdrowia, czytaj, wracam do formy. Mam cichy plan, co tam pozamyka mordy. Tryb sportowy, nie wybijesz mi go z głowy. Dawaj, jestem gotowy na trening hardkorowy. Walki, tarcze, obchody, ręka wraca z obroty. Zejścia, przejścia, schody, własne rekordy. Lecz sydra, postaci wody, co powiesz o tym? Jeśli chcesz być z kostry, wpadaj na porty. CWKS chętnie weźmie cię w obrotę. Masz tu trenerów dobrych, nie żałuj floty. Bo inwestycja w siebie, z czasem protestuje. Będziesz zadowolony z tego, jak się czujesz, z tego, że trenujesz. A twój wróg ma już kupę. On wie, że jak spotka cię, skopiesz mu dupę. Tak padnie dupę w końcu. Jesteś rekrutem ludzi, którzy twoją kondycję wzięli pod grupę. Szybkość, gniewkość, zwinność, spryt i pokora. Siła, jakbyś wypierdolił z baseballa. Dieta, nie tam żadna pizza czy cola. Ewentualnie ryż i sola. Dzieciak, posłuchaj, ja też byłem w twoim wieku. Zapatrzony w ulicę, w melanży i kolekcji. Marnowałem czas, zamiast skąd się do góry. Teraz to nadrabiam, wjeżdżam z grubej rury. Uderz, weź się w garść, póki jesteś młody. Rób to sam dla siebie, wejdź w treningu szpony. Udowodnij sobie, że masz charakter i duszę. Udowodnij sobie, że nie jesteś na muszę. Tym, że masz pasję, dodasz uśmiechu maturce. Ona będzie z ciebie dumna, że masz spójce. Nie ma co z tej głowy tyrać chustwę. Odkręć się od cyfru i osiągnij sukces. Tego ci życzę. Dlatego ćwiczę, ku temu powody. Styl treningowy, wbij sobie do głowy. Wiem coś z życiem zrobić, być silnym, zdrowym. Nie przejdziesz do ataku, naucz się obrony. Poświęć swe poranki, poświęć swe wieczory. Nikt nie da ci fory, do treningu skory. Tak jak i do walki, chętnie stawaj w szranki. Nigdy w dystansie, nie opuszczaj gardy. Jeśli nie zacząłeś, to się ogarnij. Co dzień rozruch poranny, sportem się zajmij. Zamiast głupotami, masz głowę na karku. To ducha hartuj, treningiem się kształtuj. Rozwijaj cechy motoryczne, jak i charakter. I pamiętaj jedno, nie trenuj w kratkę. Tylko systematyka przyniesie efekt. Co dzień technika i taktyka. By wroga zniszczyć, by go przekreślić. Być swańszym, ty chuj, jebany. Silniejszym, szybszym. Nie tylko no melanże to łatwo kurwa chodzić, co? Przede wszystkim się myśli. Tak samo w innych sportach. Nie ma też zawodostwo. Czy też amatorka na treningu orka. Czasem ofensywa, czasem celna kontra. Tak to wygląda na koniec treningu. Pamiętaj, się rozciągaj. Ważna jest bliskość, nie tylko siła pompa. Chuj, no proszę, tak przede wszystkim pamiętaj. Formę zbudujesz na ich fundamenta. Nie ma pierdala się trochę wygrać. Każdy go z nas jakiś sport kręci. Adrenaliny, gdzie pot nie zalewa, gdzie krew się przelewa, gdzie gniew nie ponosi, lecz to na pewno wyszkoli. Nieuniknione, że na wojnę trzeba się zbroić. Stan bojowy, gdy przychodzi do obrony. Agresywny i wkurwione emocje są wylewane. Sam ze sobą toczysz teraz właśnie najcięższą walkę. Wyjść na starcie lub zginiać na pożarcie. Ale mam super, mogę. Masz tylko jedną szansę. Czas ucieka wiecznie, nie będziesz młody. Sportowa Warszawa, trenujcie koty. Wysokie loty, odstaw głupoty. To tryb sportowy, jesteś gotowy.
nie mogę przełknąć już linu. Na seriale Gini to nie trening dla mody. To spacer przyszedł, zapierdala. Nie zawsze proste tory, ty poddać się nie możesz. Stary liczy też w życiu, rękoma a nie nożem. W formie nie na dopingu, jedziesz ją ile możesz. Się piluj broda nisko, postawa twarda. Wiem, choć będzie chłopie, nie promuj ani to. Kurwa, zalek do końca. Łokieć masz już na przeproście. Wyłamany bark, zegar nakazuje pośpiech. Nie jeden by zmarł, krew napływa do oczu. Skończył ci się farto, dek, dek. Lecz już został ducha kart. Los to żart, ciągle wiatr wieje w twarz. Nigdy w plecy ciągle grasz. Twarz, ale nic już cię nie cieszy. Żaden z rozegranych meczy, żaden z wyścigów, wziąć się w pizgu i powiesić, albo nazwać pigu. Brak sensu, brak uśmiechu, brak oddychu, brak tylko kratki. Dajesz kur. Twarz i kinty jak się masz, ledwo dyszysz, wiesz się wgasz, na to liczysz. Cia masz, wiem, że stać cię na lepsze wyniki. Poprawia statystyki ziom i wyrzuca z siebie gnie. Przestajesz robić za tło, obudził się w powiele. Jakoś idzie trzymać pion, znaleźć ten zwierzę w zer. Ostatni głęboki wdech, do góry łeb. Serce pali jak wody, odpuje ten porusza na wszystko. Prześladuje lęk, czujesz nas pochodzący skąd. Sam myślisz na ten kuzek, gdy łamałem to pomoc na dłoń. Serce pali jak wody, odpuje ten porusza na wszystko. Prześladuje lęk, czujesz nas pochodzący skąd. Sam myślisz na ten kuzek, gdy łamałem to pomoc na dłoń. Smula wali cię po rogach, chłopak wali cię w pysk. Ty czujesz, że nie ma Boga, a życie to syf. Droga krzyżowa, zobacz ich, jak się bawią tobą dziś. Do góry głowa i jak robot na przód. Z tego pieca nie ma chleba, z tego już nie będzie nic. Nie ma zmiłuj, nie ma przebacz, w ogóle nie chce ci się żyć. Ciągle śpisz, głupi zniś, zaczyna cię bić. Nie jest git, nędzny kwit, jak trzymać godny byt. Daj to mi serca ryb, to skrzyp, stryk, nie znik, problem. Serce wciąż z uśmiechem na twarzy. Ja nie przestaję marzyć. Cokolwiek się wydarzy, cokolwiek zdarzy się, cokolwiek się wydarzy. Ja z uśmiechem na twarzy podążam w stronę marzeń. Nigdy nie poddam się. Jasno obrałem drogę, dam z siebie ile mogę. Ręce i łuki brwiowe już całe zakrwawione. Porażki się nie boję, zawsze do końca stoję. Idę prosto po swoje, idę prosto, bo nie wiecie ile razy, tak całkiem bez urazy. Słyszałem, nie dasz rady, mówili odpuść sobie. Radzili odpuść sobie, a ja to dalej robię. Prawdziwych mam przy sobie. Nie mogę przełknąć silny uzdechnąć. Więc jeśli masz coś do mnie, ja przyjmę to pokornie. Zacisnę swoje pięści, obrócę się na pięcie. I wciąż będę zacięcie, choćbym skończyć miał na ręcie. Kontynuować przedsięwzięcie i dalej robić to. Wkładam wysiłek wszelki, nawet bez jednej nerki. Pokażę ci jak wielki. Mam szacunek do walki, mam szacunek do ludzi. Nie boję się ubrudzić, to nigdy się nie znudzi. Nigdy nie powiem dość, wciąż z uśmiechem na twarzy. Ja nie przestaję marzyć, cokolwiek się wydarzy. Cokolwiek zdarzy się, cokolwiek się wydarzy. Ja z uśmiechem na twarzy podążam w stronę marzeń. Nie będę skarżyć się. Tak mnie uczyli starzy, by nie przestawać marzyć. Choć światu się narazisz i to nie jeden raz. Choć miałbym się naparzyć, z zastępem bojówkarzy. Po czym mieć na twarzy silniaku. Mam max tętno, serio. Ja nie zimno mi się robi. To jest końcówka i bliżej do końca niż dalej pamiętasz. Dzięki. A jeszcze wyobrażasz, że jest tylko to, to sumie
się w głowie, nie? Trzymaj gardę wysoko i po prostu wach, wach, wach.
momencie. Mówię to głośno, ja to na życie. Dla ciebie życie to łaka, że nigdy. To ja. Wymoczek. Maja, chodź się pokaz. Jak nie będzie, poddaję się, przepraszam. Nie mam po prostu już nic. Nie mam nic. Nie poddajesz się, kurwa, jeszcze godzina jest. A już nie mam czego pocić. Masz. Nie mam. Masz. Nie mam. Jedź do apteki po środki na przeczyszczenie. Proszę, kurwa, Boże. Błagam. Tylko o to. Proszę, kurwa, Boże. Błagam. Tylko o to, żeby była zrobiona waga. Proszę. Ze wszelkich sił, które mi jeszcze zostały, żeby była zrobiona waga. Już echo wyłączyłem, sorry. Echo? Błagam. Czaję, nie mogę przez plecakiem tego robić. Ale bez plecaka... Wiem. Będziesz tak widział? O tak? Proszę. Ja pierdolę. Czekaj jeszcze raz. Czemu 09? Nie no, kurwa. Ile? 50.05. Ja pierdolę, ile gacie masz? Trzymaj gardę wysoko i podróżuj twarz. Nawet gdy czujesz strach, albo już nie masz sił, musi... Było już naliczone 0,8. Nie wiem, kurwa, no. Ty, trzeba na równej, nie na drewnie, ustaw tylko na... dobrze waż. Nie na drewnie, tylko na płytkach trzeba ustawić. Bo przecież to jest tutaj, są drewnie, jest różnica tych, kurwa... To chyba pora na obcięcie paznokci i zgolenie głowy. Zawieszę was tu po prostu. O, mi się we łbie kręci, serio. Widać wszystko? No niemożliwe, kurwa! Czemu tu jest 1,650 kilo? Na tej wadze z bomby, dasz to zresetować? A!
Bo to jest niedociśnięte, kurwa! Nie! No o co chodzi? O co chodzi? O co kurwa chodzi? Z tą jebaną wagą pierdoloną! Nowa waga jest do Asbusa. Ja umrę, no. O, resetuję się. Trzymajcie kciuki. O, mi się w głowę kręci. O kurwa. Co się dzieje? Dobra. Nie! Jest! Ile? 84,9! Jest! Jest zrobione! Bym... Jeszcze raz, na pewności. Mamy to kurwa. Kurwa, jest! 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 No jest! Jeszcze mam majtki w zapasie. Razy 84,9. Te 1,7 to był błąd w tych bateriach, nie dociśnięciu. U jest! Czekaj, mam do Asdusa jechać, żeby to zweryfikować, to pojebało? Ale łatwo Esa. Dobra chłopaki, to robimy takie coś. Jadę do Asdusa w takim razie. Git, jadę do Asdusa i nie wiem, tam już to jest ostatnia szansa, no ostatnia. Ole mi się pizzę, ja pierdolę. Ale serio, mam do Asdusa jechać tylko po to, żeby się zważyć? Czemu mam dresa obsikany? O jebane. Tak mi się chce pić, że ja le... I żygać mi się chce, żeby zachciała teraz. Ale szczerze masz, bo wtedy jak było za dużo, to dorwało tam zero. No tak, no właśnie mówię. Własne, ustawione. No jak posprzątasz ten syf, co zrobiłem? A teraz było 0, jak stawałeś i było te 85. No wiem, czekaj, idziemy. A postaw na drewno te wagi. Będziesz jechał? Ja to teraz dusa, bo mi nie wierzą. No chyba, że ktoś ma wagę bliżej gdzieś. Dobra, tu jechać do Asdusa, czy odpuścić i wygrałem. Bo nie wiem. Waga Asdusa w swoich rękach ma 13 milionów punktów X. Dobra, to jedziemy w takim razie. O, napierdolę. Gdzie kluczyki masz? Ale se zajadę do Maczka po drodze. O Jezu, ta woda, gdzie one nie są? Zostaw mi trochę jedzenia, gdzie ale one są? Ale to jest bez mięsa. Gdzie one są? Co? No kluczyki. O, to dobrze, przy okazji wannę zrobisz jeszcze. Gdzie na początku? Dobra, u Asdusa jeszcze mamy zabezpieczenie w nie w formie wanny. Dobra, jedziemy. To serio jechać do Asdusa tylko po to, żeby się zważyć? Dobra, humor mi się poprawił. Masz jeszcze obiad i masz kolację. Do sąsiada, ale ja nie mam kolegów. Mam jednego kolegę sąsiada, ale on śpi na 100%. Bo to jest poważny człowiek. Gdzie mam telefon?
Jeszcze będę wypluwał to, co mam. Dobra. Ty gdzie mam telefon? Ty gdzie mam ty? O, jest. Dobra, chłopaki, ja jadę, tak? No to jest 8-10 minut trasy, nie? A weź swoją wasz też do porównania. Ale po co? Po co do porównania? Już bez porównania, dobra? Idę tak. Ale mnie boli wszystko. Dobra, idę. Zamknij drzwi. Weź wagę, dobra, wezmę tą wagę. Nie wiem po co, ale wezmę ją. Włącz grzanie na maksa w aucie, może jeszcze coś wypocisz. Oby, ja nie wiem. Tutaj się w tym momencie 13 milionów punktów i jeden kafel waży na tej wadze. Ale tutaj coś, jak walnąłem, to coś się rozpadło, nie? Odpadło. Jak będzie pół kilo, to nie wiem, ja nie, wanny już nie dam z rady zrobić, serio. Nawet bez ręczników jadę. Wywali streama, pa. Halo? Działam? Dobra, jestem. Wszystko działa? Dobra, jedziemy do Asdusa, chłopaki. No nie czuję się najlepiej, ale jeszcze na luzie autem mogę jechać. Ale wody już w sobie nie mam. Za dużo, serio. Mam suchość w gardle bardzo dużą. Nawet już ten 10 minut. A, paski, przepraszam. Ty, a chudszy jestem przynajmniej? Tyle co szy ja zapamiętałem tylko jedną. Mówię raz, to nie przypadek, że była setą. I się masz, żeby to powtórzyć, mówię serio. Tobie się masz, super bohaty z taką energią. Ty mówisz, że lubię. Ej, przejebany to jest. Serio, przejebany to jest. Mam tak sucho, że nie mogę wyobraź sobie, że nie możesz połknąć śliny. Serio, mam tak, że nie mam śliny. Tylko mi produkują troszeczkę ślinianki z prawej i z lewej strony, a nie mogę przełknąć, bo jest jej za mało. A i tak ją wypluwam jeszcze w razie czego. Ty, a co jak się okaże, że brakuje te 400 gram? Ja pierdolę, to... Ja przysięgam, jak zobaczyłem te pół kilograma, to mi się odechciało mi się funkcjonować, serio, odechciało mi się funkcjonować. Jeszcze szyba paruje, czyli ja się pocę. I mam włosy mokre jeszcze trochę. Ty, serio? Czuję się jakbym się obudził w środku nocy. No. Ej, wiesz dlaczego było na czacie takie wielkie oburzenie, narodowe poruszenie? Bo chłopaki postawili all-in punkty na to, że nie uda mi się zrobić wagi, nie? I afera nagle, rozumiesz? Na 100%. Co on robi? Na 100%. Udało się, coś nie udało, przecież się udało. Zaraz zobaczysz. Beka z tych, co nie wierzyli. Jebać tych, co nie wierzyli. Jebać tych, co nie wierzyli. Miałem
miałem już to wszystko. Jest jakaś różnica, jak rozmawia się z tobą? Taki sam szereg, ona zagra, on zatańczy. Nie warszawski walczyk, bo nie o bibułkę będzie tu walczy. Do starzy się garnie, czeka i walczy, kiedy ona tego pragnie. Tak jest fajne, tej graszki, spójrz na kozacki tej latki. Skąd drzwi altanie zamiast wyczeraczki. Mimo wszystko gonić ludzki, stomy, gonić ludzki. Jest mi tak kur zimno, ale jak zimno mi jest, naprawdę. Audi. Znaczy, hej Audi. Co chcesz zrobić? Zmień temperaturę na 23 stopnie. Zwiększam temperaturę do 23 stopnie. Zej, trzymam kurs. I tam będzie mi zimno. Puls, żeby wyjść na plus, nie wieszać się trafione z całą. Taki numer tam się napisało. Nie mało było takich, którym się za dużo wydawało. Że mają twarde twance, mówili nie zatańczę. Dziś na tańce leci bańka po bańce. Bańka kończy się. Tak, no za zmianę masę temperatury 300 kasa płacę. Bo tu nic innego się z tego hej Audi nie da zrobić. Ej, suczki. Ej, kur, wiecie co sobie zrobię jako pierwszą czynność po tym? Pojadę sobie do Maka. O kurwa, wypiję sobie zimną kolę zero. Zimną kolę zero. Z lodem, kurwa, zimną kolę zero z lodem. Czy szaisz to? Stary, kiedy ostatni raz pił zimną kolę zero z lodem na takim tym? No człowieku. No nie? No stary. Nie wyobraź sobie. Hej Audi. Co mogę dla ciebie zrobić? Zadzwoń do Azdus. Obecnie nie ma połączenia z telefonem komórkowym. Nie wiem dlaczego tak mi się wyświetla. Za nimi prokurator, puszcza ich coraz trudniej. Ile mają masz? Szachmat i po tobie lubisz brać się na blat. Jak chcesz być syną, to płacz. Gdzie jest połączenie? No z muzyka. Choćby bardzo tego działa. Błędne myślenie, głupie i co do cala. Co ty byś nie zrobił, ona z siebie zrobi wał. Koleżko masz warunkowe. Po ostatniej nocy aż ci cały zaparował. Dobra, Azdus jestem. Ja na szybko tylko. Ale ja muszę się rozbierać jeszcze, ja. Dobra, wypluj ostatnią ślinę. Ale powiem wam, że nawet pół kubka samej śliny wyplułem, nie? Podczas biegania. Pół kubka samej śliny. Aż tego mniejszego, on ma z 200, nie? 150-200, to wypiłem. No ze 100 ml samej śliny. Wyplułem sobie, wyobraź, nie? Oczywiście pamiętajcie, że ślina będzie dostępna na franiosprzedaje.pl, jakby ktoś chciał kupić. I woda po kąpieli, po pierwszej wannie też będzie dostępna na franiosprzedaje. I ręczniki spocone też będą na franiosprzedaje. Majtki spocone też. Jak niektórzy twierdzą obsikane, chociaż to nie jest prawda. Dobra, jestem. Ej, nawet mi bąki nie śmierdzą przez to, że dzisiaj nic nie jadłem. Nawet puszczam bąki i mi nie śmierdzą. To jest piękne uczucie. Znaczy w sumie to jest beznadziejne, no jak bąk nie śmierdzi, to coś jest nie tak. Taką cebulą trochę tylko podjesz. Dobra, jestem. Idziemy. Od razu wam mówię, wali wam neta, więc dopiero jak oficjalne ważenie, jak odwali neta, dobra? Dobra? Oby było 85 równe mi i tyle mi brakuje. 80 równe 5 i tyle mi do szczęścia brakuje. Równe 85. Proszę. Ty, mam wodę, tu ci sowiankę. Perlasz. Niesamowite.
Wagę weź właśnie, czekaj, ale nie wiem po co waga mi moja. Nie, jak będzie 85,1, nie wiem, może się uda wydusić coś z wymiot, nie wiem. Nie wiem co mi się, nie wiem, co, nie wiem. Paznokcie obciąć, mogę się ogolić i tyle. Nie pisz z napisie czegoś, no bo się dobrze wiesz, dopóki się nie zważy, to się nie... Jakbym teraz zapomniał się i na przykład się właśnie napił, to bym sobie nie darował do końca życia. Serio, dobra, nie do końca życia. Do końca tygodnia bym sobie nie darował, nie? Pluję ostatnie mililitry. Ale troszeczkę ślinki jeszcze mam. Ale wannę to nie wiem, czy ja bym... Zostało w razie o 30 minut, no tam jeszcze jest szansa na kombinowanie, nie? Dobra, tu wywali stream, więc pa. Grać akurat. Velola? Velola. I kim grasz Velola? Na rama gram, nie? Dobra, to ja ci sam zważę, dobra? Na szybko po prostu. Obsłużę się. Dobra, chłopaki. Uwaga. Jak oby było, bo to już jest naprawdę, nie mam siły już. Musi być za pierwszym razem. Wypluję. Proszę. Po prostu proszę, naprawdę. Nie rób mi już tego. Nie rób sobie jaj już teraz, serio. Co? Weź podtrzymaj na chwilę, na sekundę. Zdejmuj koszulkę. Zdejmuj koszulka, to jest to. Zdejmuj koszulkę. Jest! To jest to, kurwa. To jest to. To jest to. Zreset... Czy? No kurwa. Jest! Jest, kurwa, jest, zrozumiesz to? Brawo, Franciszku, brawo. Ej, mogę się napić, kurwa, napić się mogę, jak król. Brawo, brawo, udało się, udało się. Kurwa, ja pierdolę. Punktów zarobionych ludzie mają. 3 kilo wyjebał, nara punkty w ci, co nie wierzyli. Jebać was, co nie wierzyli, naprawdę. Niepocieszające to było z waszej strony. Kurwa, ej, stary, napiję się normalnie wody, jak prawdziwy człowiek. O 0,2, nie? Dobrze. Bo bym sobie pluł w mordę, że przestałem biegać. O, jak mi się w głowie zakręciło. Ty, jaki ja chudy jestem teraz, nie? Ej, dobry, już mam humor. Jedziemy do Maka. Maka zrobiona, bo ja pierdolę, jadę do Maka. Dobra, pa, ja idę do Maka. Dobra, pa. Pa. Kurwa, wagi zapomniałem. Ja myślałem, że to prezent dla mnie. Sorry, pa. Ej, możecie rozstrzygnąć konkurs jak coś. Wali streama jak coś. Ty, ale to jest bez sensu. Te konkursy są bez sensu. Ja usuwam VIP-y za punkty. Serio. Działa? Ej, jak nie mogę jeść? Nie. To chodzi właśnie się, o coś rozchodzi, że no nie, no ja muszę już pić, serio. Muszę już pić, bo teraz to ja sobie robię krzywdę na zdrowiu totalną. Muszę się, mogę się już mieć, mogę już się napić. Serio, bo to chodziło tylko o to, żeby zrzucić wagę. Już mogę, nie, już mogę, bo to już jest rozstrzygnięte i tak. Już mogę. Mogę już, nie będę się torturował, no. Mogę. Mogę, mogę. O Jezu, tu jest cisowianka.
Boże. Ale Norman, ty jesteś chory? Ty chcesz, żebym ja umarł z odwodnienia? 3 kilo w przeciągu 3 godzin zrzuciłem, no bez przesady, już mogę, no zrobiłem to, co miałem zrobić. Nie mogę tego już... Logicznych rzeczy nie umiem wykonać aktualnie. Nie wiem dlaczego. Ej, Orti, jesteś? Czekam na oficjalne potwierdzenie, mogę się już napić, nie? I zjeść symaka. Proszę, już, no bez przesady już, nie? Już bez przesady takiej. Przesady. To mam 20 minut czekać, no to jest to, co będę się torturował, no. Jadę do maka, no i piję, no ja bym mógł to wytrzymać, no ale po co, bo to tylko w tym momencie bardziej mi się w głowę kręci i mam wrażenie, jakbym był... Nie mogę się wysłowić, kurwa. 90 kg do drugiej? Dałbym radę, serio, dałbym radę, pewnie. Ja bym się zmusił do jedzenia, nie? Ja majaczę już, człowieku. Jadę do maka i tyle, no nie? Ale po co mamy czekać 20 minut, żebym, kurwa, umarł ci tutaj? No, żebym nie umarł, tylko że... Żebym się naprawdę odwodnił, no? Jadę do Macintosha, serio. O Jezus, ale se napije się kolki. Nie, ostatniego ważenia nie będzie, bo ta waga jest zepsuta moja i zaraz znowu wyskoczy, że 86. Już są punkty rozliczone. Czekaj, bo ja nie wiem, co ja chcę z maka. O jebane, mogę sobie wziąć co chcę, kur. A ja nic nie jadłem dzisiaj. Ej, naprawdę się człowiek był pijany jakiś. Znaczy, jakby się obudził w środku nocy. Ej, na co mam ochotę? Co byś zjadł na moim miejscu? O nie. Czemu tu jest jeden wjazd tylko do tego drive'a? No jedź. Nie wiem, co bym zjadł sobie teraz, ale mogę sobie wszystko zjeść w tym momencie, nie? Ja proponuję tak. Makroral, hamburger... Nie. Ma ktoś kupony jakieś fajne? Nie, kebaba nie, bo trzeba wyjść, a jestem w tych krótkich rzeczach. A jestem teraz osłabiony przez to i się przeziębię najpierw, zając mnie. Nie? Dzień dobry. Przerwa techniczna do 6. A. Ja pierdolę. No nie teraz. No nie mów, nie róbcie mi teraz. Nie no. Jest żart jakiś. Co ja mam zrobić? Pić mi się chce, kurwa. Jak może być przerwa techniczna teraz? No to pojedzone. Ja pierdolę. Ty, weź ktoś, proszę z was. Zobacz, proszę was, proszę, proszę. Zobacz coś, jedną rzecz. Dobra? Weź coś tylko zobacz, czy McDonald's przy rondzie Radosława jest otwarty. Proszę, dobra? Przy Radosława rondzie, Radosława. Nie no, z jedzeniem... Zobacz Messengera. Dobra, czekaj, na światłach.
O, akurat zielone się stało. Poczekaj, zaraz zobaczę. Powiedz, czy jest otwarte, proszę cię, bo ja naprawdę muszę zjeść. A jest... 7 taniki wysłało 8 zł. Oho. Poszukaniu. Skoro okazało się, że waga oszukiwała aż o 1,75 kg, to Francesco ważył tylko 86,25 kg, czyli musiał schudnąć tylko 1,25 kg. Gdybyśmy wiedzieli to od początku, to wydaje mi się, że obstawianie zmieniłoby się. Oszukaniu. Oczekuję rekompensaty. No spoko, tylko że to nie ja ustawiałem konkurs, ja to... A po... Ojebany. A poza tym nie! Głupotę gadasz głupotę! Wiesz dlaczego gadasz głupotę? Wiesz dlaczego gadasz głupotę? Bo ja się ważyłem u Azdusa na jego wadze, mistrzu! I wychodziło 87,8. U Azdusa na wadze się ważyłem, koleżko, bez plecaka. I wychodziło 87,8. Rozumiesz? I u Azdusa się ważyłem też po tym. Dobra, nie no. Chłopaki, co przegrali punkty, będą teraz płakać. Jebać was, chłopaki. Człowieku, ja wiedziałem, że wygrał. Trzeba było we mnie wierzyć. Jebać was. Jebać tych, co nie wierzyli, serio. Jebać was. Nie staniesz mi na drodze. Okej, staniesz mi na drodze. 14 milionów punktów poszło w pizdu. O Jezu, ej, boli, chłopaki? Powiedzcie szczerze. Szczerze. Szczypi? Szczypi was trochę? O, jak ja lubię, ej, serio, lubię tak powiedzieć. Jadę do Maka, dobra. Nie będę już te 15 minut wytrzymywał, bo to jest bez sensu. Ej, ta cisowianka, człowieku, jak ja ją spożyję, to sobie nie wyobrażasz sobie tej ulgi, nie? 2013, już wtedy byłem kotwojem. Pokaż ząbki, o, już. Szczypi? No dobra, na cię mogę wytrzymać te 15 minut, geniuszu. Mogę cię wytrzymać, ale po co? Co ci to da, że wytrzymać? Głowa mnie zaczyna boleć na przykład. Cieszy cię to, że mnie głowa będzie bolała? Że organizm sobie osłabi jeszcze bardziej? Szczerze, powiedz mi szczerze. Szczerze mi powiedz to. Cieszy cię to? Zadowolony jesteś? Nie umiesz przegrywać? Nie umiesz powiedzieć, okej, przegrałem, wycofuję się z... Fajnie, Franek. Podać mi ręki? Spojrzeć mi w oczy nie potrafisz? Czasami musisz odpuścić, no. Nie zawsze może być twoja racja, ma być. Zosia, ty też byś mogła zmusić się do refleksji i podać mi rękę, no. Nie jestem, no jestem gruby. Ale jakbym chciał, to bym ci schudnął. No dobra, jakbym chciał, no to schudnij, nie? Ale nie, no, spokojnie, na razie to nie mam po co. Wiesz dlaczego mi, wiesz, co mnie denerwuje? Bo ja mam bardzo ładne ciało, jak jestem gruby. A jak jestem chudy, to mi nie dość, że no, to jestem, no nie fajnie to wygląda, nie? A jak jestem gruby, to ten, wiesz, bicep się zaokrągli, jak go położę na kolanie, wiesz, schodzi. Ten tłuszcz wizualnie zamienia się w mięśnie. Idź serio. Chciałbym być taki gruby? Oj, ja bym chciał być taki chudy. Bo na przykład chudy grubego nie zrozumie i gruby chudego nie zrozumie, człowieku. Bo chudzi tacy, że wiesz, że mogą sobie wpierdalać, to każdy by chciał być z grubych taki, że może sobie wpierdalać i nie tyć. No każdy, uwierz mi, że każdy by chciał mieć taką przemianę materii, że może sobie ojebać człowieku 3 pizze i będzie okej, nie? Ale mnie łeb boli, serio, boli mnie łeb. Chłopaki, napiję się już serio w tym Maku. Nie będę czekał tych 12 minut, no bo to nic ci nie da, no. To są tortury już. To jest, ja was złożę do WHO. Serio.
Trzeba rok, żeby policja mnie teraz zatrzymała, nie? Na przykład. Czy oni by pomyśleli, że ja najebane auto prowadzę? Ostatnia prosta, jesteśmy w maszku. Oby był otwarty. Czy otwarty jest lupa? Bo nie zjem. A Majka se zrobiła na sama jedzenie, ona nie pomyślała o Franciszku dzisiaj. Sama se zrobiła jedzenie dla siebie na jutro, nie? Brawo. 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 Czuję się połowę niedobrze. O, dopiero zrobiłem mi dobrze. Wracam do domu, dzięki Bartek za suma. Jutro chujera, no to po co mi ten pośpiech wtedy? Połowuję chłopę na kisi. Zrobię kupię rzeczy, by zapomnieć o tym wszystkim. Niech ładnie płaczę, nie będę więcej krzyczy. No bo skipuję, już jak ty. Ty nie, człowieku, widzę, że ty nie umiesz wytrzymać nawet 10 sekund. What do you want to play? List. Rapsy now playing on Spotify. Czeka na mnie mixtape, wypijemy dziś za błędy. Jestem wkurwiony każdy łasy mojej pensji. Jestem tropelem, więc mi nie przypinaj metki. Jebać psy się nie boję konsekwencji. RMG, nowy motor racing. Nawet nie uczmy jak jeździ, dawa jej gaz duże. What do you want to play? Sentino Nóż. Spotify doesn't seem to be responding right now. Try again in a few minutes. You want to play? Nóż, Sentino. Now playing Sentino on Spotify. Ej, ten nóż jest na Spotify? A we krwi. What do you want to play? Nóż we krwi. Sentino. Okay, here's Sentino on Spotify. Welcome to the Crackers! What do you want to play? Knife and Blood, Sentino. Now playing Sentino La Saint on Spotify. What do you want to play? Sentino, the newest track. Now playing Woe Ist Mein Geld by Sentino on Spotify. Toto? Jestem w maku, w końcu, kurwa, w końcu! Jak kurwa inwentaryzacja miesięczna? Message, pierdol się to, Azduś. Dzisiaj nie zjesz, no sorry.
Ej, gdzie ja mogę kurwa zjeść? To, no, gdzie ja mogę zjeść? Jestem zły już, no. Ej, już nigdy nic nie zjesz, ty piecz hajsas. Ty, no niby jest ten Orlen. Cześć, zadzwonię do bohaterki, czy jest coś dla mnie do jedzenia, wiadomo. Proszę. Pamiętaj, że ty masz gacie. Jakie gacie? Ale sobie kupiłem troszeczkę picia, co by się napić, nie? Człowieku, to jest litr, 2 litry, 3 litry dzisiaj przywrócę, dlatego zjem. Ja dzisiaj będę ważył jeszcze 9 dyszek, człowieku. Ale jak ja patrzyłem na to picie, to człowieku musiałem. Każdy smak mi się zachciało, człowieku, to niesamowite to jest uczucie. Za chwilę będę, no nawet wytrzymam te 2 minuty, żeby nie było i do 24 dotrzymam, nie? Dobra, czekaj. Ale będzie pysznie. Dobra, wytrzymam, ja już wytrzymam, żeby nie było, wytrzymam już. Minutę. Sorry. Jezu, ej, od czego zacząć? Pepsi? Lipton czy Fanta, czy co? Dobra, to już trzeba. Zastanawiam się, dobra, minuta. Już sobie powącham. O Jezu. O Jezu. Jest między nami różnie, trafiam słowami w próżnię, uczuciami również, się na bank dziś spóźnię, to ze łzami mówię, tony łez z tobą czy bez, wybieram drugie i ci ludzie ze swoimi radami. No dawaj szybko. Szerokuj mnie. Kiedyś miłość, dziś nawet nie lubię w sumie. Kiedyś się tliło, dziś nawet nie mrugnie. Nie pytasz jak popołudnie, ja też sunę zbyt dumnie, by szukać winu mnie. Jest! Jest hajs, lecz życie cuchnie. Mieliśmy być po ślubie, gdy bukiet zabrałaś druhnie. W tej sekundzie się odsunę w samotności, sam na siebie kurwie. Brak cierpliwości, brak obecności, sztucznie próbujemy trwać w tym gównie. Myśli skroszę się jak pudle, ja zamknięty w tym pudle. Czuję, że wybuchnę, pamięty list. O, ty jest kurwo pyszne. Okruchy pozostały mi okrutne. Mam już takich parę blizn. Też będziemy więc to samo śnić. Ktoś musi zostać, ktoś musi wyjść. W każdym razie tam są drzwi. Serio. Mam już takich parę blizn. Też będziemy więc to samo śnić. Ktoś musi zostać, ktoś musi. I tak w moim laboratorium. Laboratorium. Ej, jakie to jest. Idealne ważenie teraz, no. Brak snu, stres i używki. Nie będę spał znów, bo przejmuję się tym wszystkim. Przeliczam straty, zyski. I poniadam.
pomyśl, że mamy. Dobra, wracam na chatę, dobra? Tylko chwilę, za parę godzin wszystko tu może być. Grand Zero. Tam biorą szybki ślub. Do innych jedzie dealer i nawet on oleje duch. Co jemu nie spłaciłeś, nie liczy pelenów. Obok mam chatę. Minutę. No, 3 minuty, bo trzeba tu wykręcić. Gdzie moja ekipa? Zaraz się zaczyna celi poleci i leci na wikipa, wikipa. Ta ostatnia noc. Zaraz kończy się to, kurwy, wuda i koks. Wuda i koks. To nasza ostatnia noc. Nasza ostatnia noc. What do you want to play? Centino. Nush. Wick. Okay, here's Centino on Spotify. Nie masz, nie dasz tego wyszukać tak. Nie ma Spotify'u noża we krwi. Ty wiem co zrobię. Welcome to the Crackers. What do you want to play? Truman feat. Centino. Nóż we krwi. DeMello by Centino now playing on Spotify. Już kurwa nie wiem. Nie wiem. Czarny Rolls Royce, mordo mija w Cowboys. Z ciebie broboj, nie masz kasy, oh boy. Gdzie twój rewolder? Puta wygląda jak sporter. Mieszkanie wygląda jak hotel. Nie masz psych, jestem kotem. Mężu, zajeb go. Nigdy nie będzie tu mały gość. Kawał faceta, nie frajerziem. Mówię do kurwy, tym damelo. Damelo, damelo. Mówię do kurwy, mnie damelo. Damelo, damelo. Damelo, jak karunki, bo to jednorazówka. Jestem socjopatą, do celu potrupa. Skarbówka. Dobra, wywali wam streama, widzimy się na górze. On the upstairs, tak zwane. Dobra? Halo? O. Chciałem słuchawki mi? Halo? Dobra, jestem. Człowieku, test Pepsi Max. Pyszne. Tak, udało się schuść, no. Udało się schuść i to, no może nie bez większych problemów, ale udało się schuść. Ma ktoś jakiś filmik do oglądania, do jedzenia na szybko? Taki na 15 minut, nie? Coś do, żeby cię czegoś dowiedział, coś wyedukował. Witam Ząbek, słuchaj mnie Ząbek. Słuchasz? To słuchaj, ja i Adamek odebraliśmy VIP-a o 22 za legalnie zarobione punkty przed twoją rozdawniczą propagandą. Aha. Oho, a poza tym obiecałeś mi VIP-a na 2 lata suba, którego dałem wczoraj, więc nie bądź kanciarzem, aha. Poczekaj, ja to już weryfikuję, żeby nie było. Ty i Adam, już, ale ja to sprawdzam, ale ja nie prośbę, ale ja to sprawdzę, bo ja nie będę chujem tutaj teraz, nie będę zgrywał bohatera. VIP. Adamek, czyli 2 godziny temu... To fakt chyba, nie? Nie było dwie... Kiedy? No tak! Adamek i Hasioki 139 dostaliście tego, prawda? Legit. Zresztą Adamek mi wysyłał nawet i Adamek jest fajny, szczerze Adamka... Oni dobrze odebrali akurat. Jakby Adamek był gejem i ja bym był gejem, to z Adamkiem mógłbym być, bo on jest mega fajny i jest mega przyjemny, więc oni... oni na ludzie dostają, nie? Zrobisz mi jedzenie? No tak. Dobra, ukończam wam. Proszę bardzo, 2 nowych VIP-ów witam na kanale. Bente, a Bente coś dodał? Bente. Nie ma nic nowego, znaczy nowego. Jest jakiś... O Jezus, nie mogę jakichś rzeczy oglądać. Przestań, człowieku. Ty, a może TikToki jakieś dawno nie było? Między słowami, metal słucha rapu, Hino, nie. Cornishot, co to jest? Na tym YouTubie kurwa takie nudy są, ostatnio nic nie ma. Ej, bez kitu, na YouTubie
Na YouTubie nic nie ma. Nikt ciekawego nic nie produkuje. Jest takie miejsce, tak dużo miejsca na to, żeby ktoś po prostu zaczął sobie YouTube'ować, człowieku. Ale wiesz, co już o tym dawaj, świadczy? Dawaj, robimy kanał Kongo jakieś. Ej, Orti, wprowadzasz się na Burakowską i robimy chłopaki z buraków. Kanał. Zobacz, jak się dobrze prezentuję. Jezu, ja tak wyglądałem? A co on zrobił? Nie, dobra, on jest tak zetrzeć, że to jest, przechodzi ludzkie pojęcie. Palotogia, nie? Jak się to anuluje, Sabdy? Dzięki Ulen, to ja ze suba. On jest zet. Pierdolę. Ej, bez kitu wyglądałem jak ten londyńczyk strażak, co pilnuje tego pałacu Buckingham, czy jak to się nazywa, nie? Bez kitu. Czekaj, podłączy sobie telefon. Jutro Audi oddaję, módlmy się, żeby oni nie zabrali mi tego Audi na ten, na więcej niż 3-4 godziny, bo tak napisali. Ale jak się dowiedzą o tym, że mam awarię napędu na 4 koła i mi powiedzą, kurde, że nie wyjeżdżasz, facet, bo stracisz gwarancję, to jestem w dupie, bo w niedzielę mam wyjazd, chłopaki. Nie mogę wam powiedzieć gdzie i jak, no jak na długo, ale w niedzielę mam wyjazd. Nie wiem, czy ja w ogóle mogę cokolwiek mówić. Nie walka. Powiedziałem, że nie biorę żadnej walki. Mam wyjazd, ale nie mogę wam powiedzieć gdzie i nie mogę wam powiedzieć na ile. Nie mogę wam powiedzieć co, ale się zobaczycie prawdopodobnie. Franciszku, mam dwie zagwozdki w głowie, ponieważ w tej obietnicy jasno powiedziane jest, że sylwetka ma być wyrzeźbiona, zaś kolejną jest to, że zważyłeś o 23:30, a w obietnicy napisane, że do końca lutego, więc podczas pół godziny mogłeś coś potajemnie wypić. No mogłem, ale tego nie zrobiłem, no. No mogłem, ale nie zrobiłem, no nie jestem taki. Ej, mam nadzieję, że mi to zaakceptowałeś już. Yeah! Ale jak nie możesz powiedzieć na ile? Jest! No bo, kurde, jak powiem ci cokolwiek... Orti, ja ci to mogę napisać, bo ty nie powiesz raczej, nie zlikujesz. Orti, jemu napisać na mogę ile? I kilku osobom. Niekoniecznie musi być przerwa. Tylko, że to jest coś, co... Ja? A są bułki, Graham? Są. Kupiłam. Ja skromnie. A coś do jajecznicki jeszcze będzie? No, perówek nie kupiłam, tylko jajecznica i mogę ci szynkę wkroić. To, tak, dobra, zrób szynki, tak nie wiem, no z 8 plasterków szynki pokrój. No. Na masełku, szynkę tam zarzuć. Co? Powiedz mi ile. No. A pomidorek jakiś tam jest obok? Nie, małe to nie, małe nie. I no i tak wiesz, no dietetycznie, bo jak to zjem, to już nie będę głodny, no z 5 jajek, nie? Dobra. Ej, macie chłopak coś do jedzenia? Coś ciekawskiego? Oglądaj to o kebabie z pędami sosny? Jaki kebab z pędami sosny? To? Dzień dobry kochani, witam was w nowym vlogu na moim kanale. W dzisiejszym vlogu zobaczycie wasz ulubiony content, czyli testowanie... Kurwa warzyw. Między innymi dlatego tutaj jest Marcin, bo jak usłyszał pędy sosny, to mówię... Ale wy nie lubicie takich rzeczy, no. Co to jest? Albo włączy... Video request. Halo? No siema. Dawid, fame ma jest w Gliwicach, a nie w Łodzi. W Łodzi! No nie, no zobacz, w Gliwice. Co ty gada za bzdury, teraz w Łodzi będzie! To powiedz tacie, żeby przeczytał, zobacz. To jest w Gliwice napisane. Wejdź na stronę i zobacz, gdzie. No dobra, a tego trolują. Trolują go, nie? Na ekranie będzie napisane, wpisz bilety fejma i zawołaj tatę, żeby ci przeczytał. Czyż Gliwice jest? On kupił na Łódź? Jak to jest możliwe? Jak kupić bilety na Fame MMA w Łodzi? Oho. Gliwica. A! Czyli ktoś mu sprzedał fejkowe bilety do Łodzi jakieś, pewnie. Kręci dlatego, dla Ryszka. Gliwice. Prezero Arena Gliwice. O!
Aż się podgłośnie. Gliwice, Prezero Arena Gliwice. On cię musiał upewnić jeszcze. I co? Piszę wyraźnie, Gliwice Arena. Ciszej. Fame Adolifeny. Jest? Tu jest data. 18 maja. To jest następna. Co ty mota? Co? 18 zdropiąty, no to... W maju jest, a teraz w kwietniu będzie i w... Ale pisze Gliwice. Co kurwa? Fame ma... Jest. Weszłem na stronę. Tak, ale w maju, widzisz, 18 maja. No to 18 z 5 jest! No to maja, my w kwietniu jest. Ty Rysiek jakieś przecieki ma chyba. A nie w Łodzi. Ale w Łodzi. Ty to, a jaka teraz była? 20, no to jak może. Ty no chyba, że będzie ta. Ta dziwna Friday, nie? Jest w kwietniu, miesiąc wcześniej. To dlaczego pisze Fame MMA 21? Fame jeszcze jeden. Co albo. Teraz jest w Łodzi. Pokazuje w Gliwicach. Ale w maju! Nie w maju! Zarobiony też maj. Ale czekam, ten kolega do mnie dzwoni, ten co... To ja już nie czaję. Czyli Rysiek kupił bilety, no, czy... Halo. Dawid, powiedz facie, że... Gliwica. Gliwica, też mu pisze, a co nie. Halo, co ty mieszasz mu w głowie? W maju jest Fame MMA. No tak, to jest jedyny Fame MMA. Oho. No halo. No halo Kamil. No Fame ma jest w Gliwicach, tak? Tak. No w Gliwicach jest Fame ma, 18.05. To ja nie przyjadę. Nie przyjedziesz do Gliwic? No nie chyba. Dlaczego? A bo on, ty chyba czaje. On chyba Rysiek chyba pomylił bilety i kupił Cloud MMA zamiast Fame ma, nie? No zobaczymy, bo to jeszcze dużo do maja. To pomyślimy, Dawid. No tak, mój tata powiedział, że już mi oddał 350 zł. A to dla Dawida to jest jeden chuj, tak. Aha. Szczerze. Bo przelałem ci na konto do tego czasu... Czekaj. Kiedy jest Cloud? A to ja nie wiem, daj to hakerzy, pamiętasz? Człowieku, jaki hakerzy? Co ty pierdolisz, kurwa? Podjebałeś mi... Też nie czaję. Tylko kurwa zabrałeś mi 350 zł, masz mi oddać. Czekaj, co? Hakerzy, co? A to ja nie wiem, daj to hakerzy, pamiętasz? Człowieku, jaki hakerzy? Co ty pierdolisz, kurwa? Podjebałeś mi, kurwa, nie podjebałeś, tylko kurwa zabrałeś mi 350 zł, masz mi oddać. No kurwa. Dobra, blokuję go. No i szkoda Dawida, nie? Jak można chorego, stopniu umiarkowany człowieka oszukać na pieniądze? To już jest troszeczkę przesada. Widzowie, jadę na plan świata według Kiepski. Kurde, jak tylko się dowiedziałem, że w Wrocławiu jest wystawa ze Kiepski. Kiedy jest głupi, taki fajny, nie? Od razu mówię, muszę tam jechać. I jadę właśnie do Wrocławia. Zostało mi jakieś godzinę ponad drogi. No i co? I... Tak, to jest Grosicki. A ja go oglądałem jeszcze... O Jezu, ja go tak dawno oglądałem, jak Ort jeszcze był w brzuchu u mamy. Szczerze. Będziemy zwiedzali zaraz pokój Fertka. Jak był dwa piska w Grosie. Mieszkanie Paździocha, sypialnie. No i muszę tam jechać, bo się uduszę. Zanim pojadę na ten plan Kiepski, umówiłem się jeszcze z Dzikiem na Aquapark. No, jeszcze jak miał za korek oglądałem. O 15, a więc... Nosy na bok, nogi na bok! Człowieku, ty nie wiesz, jak ja go dawno go oglądałem jeszcze wcześniej niż... Nie, ty. Akurat ja go o wiele wcześniej oglądałem od ciebie, serio. Uwierz mi, że akurat ja go oglądałem, jak... Jak gruby był jeszcze chudy. Nie? Jak gruby... Ten brat jego gruby miał takiego kolegę i oni mieli, nie wiem, po 10 lat. A teraz ja gruby go jest... Ja oglądałem, jak grę o skiny robił człowieku. Ale człowieku, tego jeszcze wcześniej oglądałem. Oglądasz go, jak grał na net... For Game, jeszcze wcześniej go oglądałem. Oglądasz Górala, no ja oglądałem. Ja wszystkich oglądałem. Ja oglądałem Makikala, jak Gocha prosiła Astera, żeby odbanował Daniela. W Wrocławiu?
Tam jakaś sauna wjedzie, jakieś jacuzzi, jakieś pogaduszki. Porozmawiamy na poważne tematy. Nie no, dawno się nie widzieliśmy z Dzikiem, więc no po prostu... Ale to dowód jest taki, że ja mam kanał na YouTubie Rey Mysterio 2000. Patrz, to jest mój kanał na YouTubie. I dodawałem filmy 12-13 lat temu, nie? Sobie wyobraź. To było w 2012-2011 roku, nie? Już dodawałem filmiki, to od którego ja musiałem oglądać, sobie pomyśl, nie? A na dowód tego, że to nie jest fake... O, czekaj, tutaj akurat nie umiałem usunąć tego czarnego, bo filmik trwa minutę 18. To są cytryny! Żebyś się zaraz nie zbanował sam. Ale przecież... Serio, to moje. Ja wiem, że to głupie. A ja chciałem zostać influencerem. O, i nie umiałem uciąć muzyki i ta muzyka teraz leci przez 6 minut. I patrz, napisałem... Posłuchajcie, muzyki nawet fajna, bo ja nie umiałem uciąć muzyki i przez 6 minut do nas leciała, czarny ekran będzie. Na początek kłóci ludzi. Ja nie wiem, co ja miałem w głowie. Dobra. Ale nawet robiłem poradniki, nie? 4000 świetleń w tamtych czasach to było naprawdę dużo. Nie? I sam sobie z drugiego konta pisałem, kurwa, dzięki. No to akurat... To już przechodzi ludzkie pojęcie, no ale... No, musiałem sobie napisać, nie? I dowodem na to, że to jest moje, to jest FRS. Franciszek Rusiecki, nie? Spółkę sobie założyłem niby, nie? Chcesz mocno ściętą? O kurwa, zobacz to. Co to? Nie działa! A, bo ty masz prywatny, to jest pewnie twój filmik, to pokaż mi go. Nie działa w półcień. Z konta każdej drużyny i słucham propozycji. Niebieski 300. Zieloni 300. Niebieski 500. Niebieski 500, proszę. Zieloni 600. Zieloni 600. 600 po raz. Ja to oglądałem w telewizji, że jakiś jest, jak ja chciałem wziąć udział w tym. Albo w grę w ciemno z Krzysztofem Ibiszem. Człowiek, ja bym wygrał tyle hajsu. Niebieski 700. Proszę 700. Zieloni 800. Proszę, zieloni 800. Niebieski 1000. Niebieski 1000. 1000. Mam 1000 od niebieski. Zieloni 1200. 1200 od zielonych, proszę. 1200. Mam 1200 od zielonych. 1300. 1500 zielonych. 1500. Never imitated. O, to fajne, nie? Never duplicated. He is truly a one-of-a-kind fighter. Ready to bedazzle each time he enters the cage. Ladies and gentlemen, from Arakian Gym, I give you the KSW Gold, the one and only Muhammad Khalidov! Wiecie, jak fajnie to tak wyjść, człowieku? Zobacz teraz. Co? Masz tutaj kolację. No dzięki, pozdro. Co to? Cześć, witajcie, witam was w zapowiedzi. Czekaj, Ordi? Dzięki za tym, to jest... O, jaki fajny! Ty byłeś jeszcze mały! Cześć, witajcie, witam was w zapowiedzi kanału. Dobra, siema. Co? Ty człowieku w wieku 12 lat do betowania zachęcałeś? Będzie wszystko, o, może tak. Challenge jakieś, nie wiem, z Orlika, ja dużo gram w piłkę, więc na pewno coś się pojawi. Oho! To ja. Będzie takie bardzo, bardzo... Wymoczek. Esprawencja jest masz link. Zaraz sprawdzę. No szybkie, no, ale tylko chciałem mniej więcej powiedzieć, co się będzie znajdywać.
Także zapraszam was po kolejne odcinki. Kolejny, no zaraz, jak to oglądacie, to już pewnie będzie. Bo oho. Jakieś ze dwa filmy od razu. Ale ci nie opierdalałeś! Zostawcie suba na dobry początek kanału, łapkę, komentarz. Dobra i trzymajcie się, cześć. Dobra i pokaż mi te challenge swoje. O. No widzę, że się kanał rozwinął. Nie no, masz ukryte jakieś czy nie? Cześć, witajcie, witam was w Zapowiedź kanału, pierwszy film na kanale. Proszę wyrozumiałeś, to mój pierwszy film, zapraszam. Ej, ty pisałeś jak Dawid Jasper teraz, nie? Już w wieku, nie wiem, 2016, to miałeś 13 lat chyba, nie? To już pisałeś, co jak Dawid Jasper pisałeś. Trzy razy powtórzyłeś słowo kanał w jednym zdaniu. Pana pojazdu? No jest 2021. To jest przyczepa kempingowa. Co to jest? Powoli jakby pan opisał, jakie elementy zostały uszkodzone. Dobrze, data to jest 29 stycznia. Musiał pracować, że... Ale jutro... Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych udziela informacji od poniedziałku. Widelec do spaghetti. Ma tam... W środku jest silniczek. Wiecie, że jestem taki głupi, że jak na przykład bym rozbił auto, to ja nie wiedziałbym, gdzie mam zadzwonić w ogóle, żeby... Jak na przykład by nie zbyło z mojej winy czy coś. Ja nie wiem, co się wtedy robi. No to już do taty bym zadzwonił, nie? Ale ja nie wiem, ja nie umiem takich rzeczy. Muszę się najpierw trzeba przeżyć, żeby wiedzieć. A link twój, no już. Franek z prewencji mam odnośnie tego konkursu. Ty albo któryś z moderatorów na 100% będzie te filmiki przeglądać przez stream. No i jest problem, że któryś z moich ziomków, kurwy jebane, może wysłać filmik kompromitujący mnie, dlatego po żadnym pozorem nie pokazuję na streamie nigdy filmu, gdy jakiś gościu żyga do kufla po piwie, sam z siebie może wyśle jakiś film cringe, ale to nie może wyjść na światło dziennie. Pozdrawiam, Kiszkowski. Co kurwa, żygałeś do kufla po piwie? I ci koledzy zagrozili? Że wrzucą na światło dzienne to? Nie, nie, to nie ja? Czyli to ty, no tylko jak tylko osoba winna by napisała, że to nie ona. Czyli to musisz być ty. A tak się składa, że ja dostałem jeden filmik, jak rzyga ktoś do kufla, do piwa. I możemy sprawdzić, czy to nie ty. Się wybija pozdro rasiści i homofobii. Dobra, no fajne, ale to nie rap chyba, nie? Ho! Od 12 lat jem sobie co chcę. Od 12 lat nie trzymam dietę. Tego nie rozumiesz, bo jest głupi. On wygląda jak taki dzieciaczek. I tam mina Ferrariego. Jem sobie co chcę. Od 12 lat nie trzymam dietę. Tego nie rozumiesz, bo jest głupi. Ta mina najbardziej mnie. Jedna brew do góry. Jem sobie co chcę. Fajne, to akurat fajne było zawsze. Było, to było. Tu zapowiedź kanału, nic oprócz zapowiedzi. Szczerze, tu jest najlepsza raperka Link. Kanału się nic nie zdarzyło. Najlepsza raperka? Na tych klatkach, nie od parady, rap to ma zajawka. Wciąż coś tam pieprzą, że Olka tak wulgarna, to przez mój cięty charakterek rozjebana rap gra. Yo. Macu cyk cyk, pyka 22 lata, Olka okay. Nie zmienia nic, nadal Denis rozdrabiaka. To jest Wrocław chyba, poznaje. Rynek wrocławski, znaczy Legnica, to obok. Także El Bandito, nie wpierdalaj się w koryto, jak ci tryni tele tele, to załatwiaj to na tito. Jak się kurwy kręcą, to czym prędko. No fajna, nie? Tylko bałbym się jej, mnie, z nią. Co to? Siemanko, dzisiaj to będzie mój pierwszy odcinek. I się chciałem bardzo widać. Co? Jak będzie 10 subów, to jem cebulę. A jak 20, jem dwie cebule z mapy. Nie zjadł cebuli, człowieku, trzy kciuki. On teraz na motorze jeździ, w cyklu w sumie, nie motorze. Dobra, fajne, fajne, polecam. Anko, dzisiaj to będzie mój pierwszy odcinek. Ale młodziutki będzie tato. No nie, to widziałem, no. To bez przesady akurat, nie? Znaczy to dobry rap ze stolicy.
Rap wspomnienia to są. Posłuchajcie tego rapu, ziomale. Ej, Beskidu, on wygląda jak stary Freeze. Ci co pamiętają Freeza, to jest jak Freeze. Jeszcze jak miał tę brunetką był. Brunetem w sumie. Tylko kiedy się zacznie ten beat? Teraz chyba, nie? Okej. Okay. Siemaneczko, tu Fatih Brzezin 2017. Nie mogli tego uciąć? Dobra, jedziemy z tym rapem, ej. Kurwa, ale beat i delany do rapu. No dobra, tylko czemu oni... Dobra, będzie, wejście, będzie. Kocham to, co robię i robię to, co kocham. Zresztą sam posłuchaj. Zaczęło się to dawno, kiedy jeszcze nie widziałam, nie rozumiałam tego, co mnie otacza. Te dawne wspomnienia były dawno temu, lecz pamięć pozostanie. Nie rozumiem, czemu los wszystko skreśla. Dzieciństwo, dom, życiowa agresja. Czasami myślałam, że życie nie ma... Patrz nie na tego typa. On tam nie chce być, ale był winny przysługę siostrze. Nie, on chce mi... On chce mi w chuj, on macha nawet. Obok jaki wczupy, zobacz. Dobra, jedziemy z tym rapem. A tam ktoś przed nimi ten. O Jezus, tam ktoś wołał, przechodzi jaki, to wstyd. To ja. Cześć, co? Czekaj, co on powiedział, bo jak nie skumałem. A, yo. To Freeze jeszcze jak pił alkohol. Ale Freeze zrelował. A wejdzie jeszcze? Dobra, i teraz wejdzie chyba. Co jest, no? Postanowiłam na swoje i dążyłam do celu jak jeden z niewielu. Okay. Miałam szacunek w moim gronie. Yo, yo. Śmiejesz się, a zobacz ile to ma wyświetleń, yo, yo. Kurwa. Ja się śmieję. Jest szacunek. To jest chyba refren, nie? Ci to jest refren. Ci pojechali jak ty na Speed Games. On refreny daje, teraz skumałem, o to on refreny daje, o na zwrotki. Już kumam. Dobra. Co ty tam gadasz, to beka? Twoje komenty to bieda. Gucci, Louis, Trasher, Vans, Julia, Melena, no siema. Co ty tam gadasz, to beka? Twoje komenty to bieda. My to robimy jak trzeba. Julia, Melena, no siema. Co ty tam gadasz, to beka? Twoje komenty to bieda. Gucci, Louis, Trasher, Vans, Julia, Melena, no siema. Co ty tam gadasz, to beka? Twoje komenty to bieda. Gucci, Louis, Trasher, Vans, Julia, Melena, no siema. Nie mogę z tego Porsche. Co ty tam gadasz, to beka? Zobacz twoje to. Twoje komenty to bieda. My to robimy jak trzeba. Ty, ale fajne. Julia, Melena, no siema. Wszystko na sobie mam nowe. Od butów do czapki na głowie. Ja pierdolę, nie. Czapkę Gucci założyła do teledysku. Nie powiem. Nie, nie. Ja wiele tu mogę. Ty czekasz na ziszkę w kropie? Ty czekasz na ziszkę w kropie? Ty czekasz na ziszkę w kropie? Ale też nie zawsze masz marną szansę. Ale bym nagrał rapa, ja pier... Ej, ile one mają lat na oko? Czekaj. Ona ma Instagrama, może się wyrobiła czy coś. To on na poważnie, ujęcia skończone. Tutaj szczerze. To nie jest troll? Brazil. Ej, to nie jest troll? Hmm.
promo. Będziemy dalej puszczać to bez kitu. A ty siadaj do nagrywania filmiku. Robimy rap, możesz gadać, że to prowo. Wylewać hejty, ale dzięki za promo. Będziemy dalej puszczać to bez kitu. A ty siadaj do nagrywania filmiku. YouTuberzy odżyli, bo dwie laski dały krowo. Nie no, fajne, tylko to jest troll, ja myślałem, że to na poważnie przez chwilę. Julia Pełcz, no nie wierzę, że ona ma tak na nazwisko, czy coś. To na 100% troll. Jak... Ocenić zadanie do szkoły? No? Czekaj. To ty, kurwa, jesteś przecież... Może być niezapomniejszy. Tego przyczyną może być zaświecenie. Teraz pewnie zadajecie sobie pytanie. Ale technologia, ty! Artysta pierdolony! Jak temu zaradzić? Zaczynajmy. Dobrze, a więc pierwszym krokiem na pewno będzie wyczyszczenie tego bałaganu z pulpitu. W tym celu przygotujemy sobie odpowiednio nazwane foldery. Gry. Oczywiście wszystko elegancko uporządkowane. Ale co ty powiedziałeś, że tu sprzątał komputer czy sprężonym powietrzem? I zaraz do was wracam. Przy okazji jeszcze opróżnimy sobie koszyk. Opróżnimy sobie koszyk? Kolejnym krokiem będzie pobranie oczywiście darmowego programu do czyszczenia komputera. W naszym przypadku będzie to CCleaner, link w opisie. Oraz tutaj. Ty, to się mówi CCleaner? Ja zawsze CCleaner mówiłem na to. Po zainstalowaniu włączamy programik i mamy tutaj wszystko. To znaczy... To, co można wyczyścić w naszym komputerze. Oczywiście oznaczamy sobie wszystko, bo nie chcemy żadnego syfu. A co, na jaką lekcję to poradnik? W wybraniu odpowiednich opcji, które nam oczywiście pasują. Klikaj jakiś kurwa warning, człowieku, a ty klikasz dalej, nawet nie czytasz. Opis zaraz. Klikamy sobie guziczek. Wszystkie zainstalowane rozkręcania naszego komputera, naszej bestii. Użyjemy sobie takiego oto odkurzacza. Co? Ty myślisz, nie no kurwa, to troll. Ponieważ tutaj tego nie widać, ale... Ty myślisz, odkurzał komputer? ...mocno ciągnie środka i co jakiś czas trzeba profilaktycznie to wessać. O, nie będę mówić co z tym psem. Dobra, ponieważ tego byśmy raczej tych wyczyścimy go jeszcze od zewnątrz. Dzisiaj nie gwarantuję, że będzie działał. Dzięki. Dobra, czekaj, bo tu też widzę... A tu co dalej? Śmiesznie. Krótki poradniczek, jak elegancko wyczyścić swoją maszynę. Jest to zadanko z okazji urządzeń techniki komputerowej, taki przedmiot szkolny. Ty co w ogóle coś na YouTubie nagrywasz jeszcze? Ej, jajecznica, witam na moim kanale, znajdziesz tu freestyle, różne zabawy. Elo. Co kurwa robiłeś? 7 lat temu już miałeś mutację. A ile ty masz lat? 23, a no to 16 lat.
Kurwa. Pierdolę, to jest głupie, co ty nagrywałeś, człowieku, nie wiem. A to było na jakiś przedmiot, czy co? Film o krowie. Rozpierdol. Nie no, fajny, nie? Każdy z nas kiedyś zaczynał. To zrobił, na egzamin na upośledzenie zdał. To ja słyszę. Co dnia tak mam, gdy siedzę w domu sam, odczuwam często lęk i słyszę w głowie dźwięk, to syrena. Hello everyone, this is... Jak moja mortadela, policja dociera po mego przyjaciela, był ostatni. Hello. On widzi świat za kratki, nic mi... Dobra, no nic ciekawego już nie będzie, już nic dzisiaj nie ugotuję ciekawego, nie? No. Zobacz to. Ej, Orti, ty po mnie streamujesz? Kiedy ważone? A co będzie ważone? Co chcesz ważyć? Co mam ważyć? Kiedy żuru ważysz? A ważyć pisze się przed zeskropką, tak. Kurwa, tak w ogóle. Jezu, nie, 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 udawany, jak chuj, zrozumiałem! Nie, udawane, udawane.